Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam Państwa radnych, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Komendantów Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedlowych, Sołtysów oraz przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Poproszę o naciśnięcie przycisku kworum, ponieważ widzę, że część z Państwa radnych jest na sali, a jeszcze nie mamy potwierdzenia. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 53. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 20 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Eskana Darwicha. Szanowni Państwo, otrzymaliście na 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 53. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 10 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 11. Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przekazanego Państwu 18 maja. 12. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Kalisza specjalnej strefy rewitalizacji, przekazanego 18 maja. 13. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, przekazanego 18 maja. 14. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie, przekazanego 18 maja. 15. Projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ulicy Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, przekazanego 19 maja. 16. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazanego 19 maja. 17. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości, przekazanego 23 maja. 18. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana oraz pana na prezydenta miasta Kalisza, przekazanego w dniu dzisiejszym. Ponadto 18 maja do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło obwieszczenie Rady Miasta Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 14/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie. Natomiast w dniu wczorajszym wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Kalisza specjalnej strefy rewitalizacji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia skargi Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi właścicieli najemców lokali handlowo-usługowych przy ulicy Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana oraz Pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt 6 rzymski. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 14/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie.
Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Zapraszam Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. W imieniu Pana Prezydenta chciałabym poprosić o zdjęcie z porządku obrad zawartego w punkcie 7 projektu uchwały dotyczącego prac nad projektem uchwały budżetowej. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę orzecznictwo Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie określenia formy i zasad prac nad projektem uchwały budżetowej, przygotowaliśmy ten projekt uchwały, która obowiązuje od 2010 roku. Natomiast na Komisji Rozwoju okazało się, że radni wnieśli poprawki zarówno do harmonogramu prac, także poprawki w zakresie zmian w nazewnictwie i wspólnie uznaliśmy potrzebę ponownego przeanalizowania tego projektu uchwały i zapisów w nim występujących i przedstawienia tego projektu już na najbliższych komisjach przed sesją czerwcową. W związku z tym wnoszę o zdjęcie tego projektu z porządku obrad jak na wstępie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę Państwa o przegłosowanie poprawki w wniosku o zdjęcie z porządku obrad 53. sesji Rady Miasta Kalisza punktu 7 znajdującego się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów, zdjęcie punktu 7 oraz wprowadzenie nowego punktu 6 rzymskiego. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 rzymski, przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 52. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. 4. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Się zrobiło sympatycznie. Pierwsze. Przyznania Nagrody Miasta Kalisza, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Rada Miasta Kalisza przyznaje nagrody zgodnie ze statutem Miasta Kalisza oraz uchwałą w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza. Komisja Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza w tym roku pozytywnie zaopiniowała wniosek oraz projekt uchwały o przyznanie nagrody panu Bogdanowi Białoszyńskiemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 2. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
poprzez zmianę jej siedziby strony 3 do 4 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe organ prowadzący jest zobowiązany 6 miesięcy przed terminem likwidacji lub przekształcenia placówki oświatowej powiadomić rodziców uczniów i kuratora oświaty o zamiarze likwidacji lub przekształcenia placówki. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt trzeci. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Strony 5 do 6 materiałów sesyjnych. W ustawie o ochotniczych strażach pożarnych zabezpieczone zostały prawa strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Dążąc do zmniejszenia strat, jakie z powodu udziału w tych działaniach mogą ponieść strażacy ratownicy OSP, ustawodawca przewidział dla nich formę rekompensaty finansowej. Proponowana wysokość ekwiwalentu spełnia wymogi ustawy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza, która wypracowała wniosek. Proszę pana Sławomira Lasieckiego, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, o przedstawienie wniosku. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna Rado, mam przyjemność przedstawić wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, zawnioskowała o ustalenie ekwiwalentu w wysokości 25 zł za godzinę. Przypomnę tylko, że dotychczas obowiązywała stawka 20 zł. W związku z tym jak gdyby uszanowaliśmy te osoby, które poświęcają swój czas i ryzykują życiem dla naszego bezpieczeństwa tym podniesieniem kwoty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, najpierw proszę o przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Tu głosowaliśmy nad wnioskiem. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z wnioskiem. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty będące własnością miasta Kalisza na czas oznaczony i na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym strony 7-9 materiałów sesyjnych. Miasto Kalisz jest właścicielem nieruchomości niezabudowanych wskazanych w projekcie niniejszej uchwały, które od wielu lat są przedmiotem umów dzierżawy z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami z przeznaczeniem w szczególności na zieleń, pod uprawy polowe, na cele składowe. Z uwagi na fakt, że dotychczasowe umowy zawierane były na czas oznaczony, a okres ich trwania dobiega 10 lat, zasadnym jest zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Piotr Moziński. 20 głosów za, nie ma głosów wstrzymujących ani przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kalickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, strony 10-15 materiałów sesyjnych. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie w funkcjonowaniu Kalickiej Rady Seniorów, zachodzi potrzeba dokonania zmian w statucie wyżej wymienionej Rady. Ponadto, z uwagi na nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, należy dokonać dostosowania zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów. Projekt uchwały poddany został konsultacjom zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale w sprawie uchwalania sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a swoje uwagi w procesie konsultacji zgłosiła również sama Kaliska Rada Seniorów. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Pani Barbara Oliwiecka, wniosek formalny. Rozumiem. To może, Szanowni Państwo, dosłownie 5 minut przerwy. Pozostańcie Państwo na sali, a ja poproszę tutaj służby o spróbowanie umożliwienia Paniom Radnym kontynuacji obrad. 5 minut przerwy, ale zostajemy na sali, żebyśmy się nie rozeszli. Szanowni Państwo, mam informację, że pojawiły się problemy techniczne z naszym programem. Przerwa 15 minut. Karolina już jest. Proszę o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Dziękuję bardzo. 22 radnych. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 53. sesji. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok, strony 16-17. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawek dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2022 rok na remonty pustostanów stanowiących własność miasta Kalisza. Dotacja w całości przeznaczona zostanie na prace remontowe związane z pustostanami, gdzie zapotrzebowanie przekracza możliwości finansowe MZBM. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Strony 22-24 materiałów sesyjnych. Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę procedury uruchamiania emisji obligacji, która ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu miasta. Ponadto przypominam Państwu radnym, iż planowana emisja obligacji ujęta została w budżecie przyjętym przez Radę Miasta Kalisza w grudniu ubiegłego roku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Eskandarwich. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Radnych Polska 2050 w sprawie emisji obligacji na kwotę 20 milionów złotych. Panie Prezydencie, kilka faktów. Jest prawdą, że zaplanował Pan emisję obligacji w projekcie budżetu na 2022, czyli na ten rok. Jest też prawdą, że około 14 milionów złotych z tych obligacji będzie przeznaczone na spłatę długu z poprzednich lat. Jednak prawdą jest również, że zaplanował Pan w budżecie na ten rok niewykorzystane środki finansowe w wysokości 25 milionów złotych, a w ostateczności jest ich ponad 70 milionów złotych. To są fakty. Więc jest więcej niż zaplanowano o prawie 45 milionów złotych, jeśli chodzi o wolne środki. Dla przypomnienia, oczywiście Państwo radni doskonale wiedzą, co to są wolne środki, ale chcę przypomnieć, że wolne środki są to środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym. I podam tutaj dla przykładu, podam przykład, środki na przykład finansowe przeznaczone na budowę boiska przy pierwszym liceum imienia Adama Asnyka w Kaliszu na kwotę 400 tysięcy złotych. Ta kwota została, czy zasiliła tegoroczny budżet jako wolne środki. Dlaczego? Dlatego, że boisko nie został zbudowany. Czyli to 400 tysięcy złotych, które Państwo zaksięgowali w budżecie na 2021, nie zostaje wykorzystane, zostaje przenoszone na 2022 jako wolne środki. Panie Prezydencie, w celu rzetelnej analizy prosiłem Pana w drodze interpelacji o przedstawienie informacji na temat postępu tegorocznych inwestycji i wydatków majątkowych zawarte w tabeli numer 3 budżetu miasta Kalisza. Dzięki temu my jako radni widzielibyśmy, czy zachodzi taka konieczność, aby zadłużyć miasto. Niestety otrzymałem niepełną informację. Dopiero dzisiaj teraz na sesji dostałem resztę informacji. Myślę, że i bez tego jestem w stanie przedstawić fakty oparte na twardych danych. Panie Prezydencie, pytanie brzmi, czy emisje obligacji są konieczne, skoro ze statystyk wynika, że nigdy nie udało się Panu zrealizować wydatków majątkowych nawet w 80%. Analizę
danych z realizacji wydatków majątkowych z poprzednich lat pokazują, że na przykład w 2019 roku wydatki majątkowe były zaplanowane na poziomie 122 miliony złotych, a zostały zrealizowane na poziomie 97 milionów złotych. Więc około 25 milionów złotych powróciło do budżetu następnego roku jako wolne środki. A w 2020 roku wydatki były zaplanowane na poziomie 107 milionów złotych, a zostały zrealizowane na poziomie 84 miliony złotych. Więc różnica tutaj jest praktycznie 23 miliony złotych. W 2021 roku wydatki były zaplanowane na poziomie 138 milionów złotych, a zostały zrealizowane na poziomie 104 milionów złotych. Panie prezydencie, załóżmy, że w tym roku zrealizuje pan wydatki majątkowe na tym samym poziomie, co w poprzednich latach, czyli średnio około 77% wydatków majątkowych. Oznacza to, że ponad 30 milionów złotych zostanie przenoszone z roku na rok, czyli z tego roku na następny rok jako wolne środki. Wysoka Rado, czy warto wziąć 20 milionów złotych, żeby oddać minimum 36 milionów złotych? Czekają nas trudny czas. Inflacja szaleje. Stopy procentowe idą w górę. Koszty obsługi długu publicznego rośnie. To są złe czasy na zadłużenie miasta. Lepiej dobrze zarządzać swoimi środkami niż emitować obligacje. Zostawmy tę opcję na trudniejsze czasy. Koleżanki i koledzy radni, a w szczególności tutaj zwracam się do koleżanek i kolegów radnych z samorządnego Kalisza. Wszystko dla Kalisza i z Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście do pani radnej Kamili Majewskiej. Proszę was, zastanówcie się, czy to jest ten czas. Dzisiaj wszystko jest w waszych rękach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, ewentualnie ktoś inny z sali chciałby się ustosunkować? Dziękuję bardzo. Pragnę jedynie państwu przypomnieć, że zgodnie z artykułem 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Dwa, uchwały Rady Gminy, o których mowa w ustępie pierwszym, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Proszę zatem państwa o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Trzynaście głosów za, 9 głosów przeciw, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, strony 25-113 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście państwo w dniu wczorajszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnik miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Przygotowaliśmy autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Zmiany zawarte w autopoprawce zwiększają łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 275 492,50 zł do wysokości 712 262 269,80 zł.
i zwiększają łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o tę samą kwotę, co w przypadku dochodów, do wysokości wydatków 788 549 685 zł 89 groszy. Odczytam Państwu wnioski, na podstawie których przygotowaliśmy te zmiany. Zarząd Dróg Miejskich w złożonym do Pana Prezydenta wniosku wnosi o dokonanie zmiany na kwotę 420 tysięcy. Ta zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu przebudowa placu Jana Kilińskiego, placu Jana Pawła II, placu Świętego Józefa, kwota 420 tysięcy złotych tytułem zmniejszeń. Natomiast zwiększa się plan na zadaniach. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Mazurska, kwota 60 tysięcy złotych. W związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji prac niemożliwych do przewidzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą i wynikającą z tego koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Mazurska finansowanym ze środków, które nie wygasły z końcem roku 2021, niezbędne jest wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na tym zadaniu kwoty 60 tysięcy złotych i zabezpieczenie jej w budżecie. Kolejne zwiększenie na zadaniu pod nazwą Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ulica Lipowa, kwota 195 tysięcy. W tym przypadku stwierdzono w trakcie realizacji prac konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych na tym zadaniu. Dlatego koniecznym jest zwiększenie środków zabezpieczonych na to zadanie w planie wydatków majątkowych 2022 roku o tę kwotę. I ostatni program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz dokonaniem rozliczenia powykonawczego na tym zadaniu niezbędne jest zwiększenie środków zabezpieczonych na to zadanie w planie wydatków majątkowych o kwotę 165 tysięcy. Wydział Rozbudowy Miasta złożył w ramach autopoprawki prośbę i wniosek o zmianę w planie wydatków na kwotę 90 tysięcy. Wydział Rozwoju Miasta oraz Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt proszą o wprowadzenie przedmiotowej korekty polegającej na zmniejszeniu środków w wysokości 90 tysięcy złotych widniejących na zadaniu pod nazwą budowa kontenera biurowo-administracyjnego dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu ulica Warszawska przypisanych w planie wydatków majątkowych do Wydziału Rozbudowy Miasta oraz przekazaniu ich do planu Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z ustaleniami. To jest kwota 70 tysięcy z tych 90 tysięcy zostanie zabezpieczona na zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu i kwota 20 tysięcy złotych zostanie zabezpieczona na remont kontenera biurowego w Biurze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożył wniosek o zmianę w planie dochodów i wydatków na kwotę 25 492,50 zł. Ta prośba wynika z następującego faktu. W bieżącym roku miasto Kalisz wystąpiło z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pod nazwą Eko Kalisz – Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów. Całkowity koszt realizacji tego zadania to 48 tysięcy 10 zł. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje dla miasta Kalisza pomoc finansową w 53% wartości kosztu realizacji zadania, to jest na tę wspomnianą kwotę 25 492,50 zł. Jednym z warunków otrzymania tej dotacji jest ujęcie przedsięwzięć w budżecie na sesji w maju ze względów organizacyjnych konkursu, które skierowane są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uwagę należy zwrócić na fakt, że rok szkolny dobiega końca, a realizacja i wydatkowanie tych środków zewnętrznych musi nastąpić w okresie trwania roku szkolnego.
Wydział Gospodarowania Mieniem wnosi o zmianę w planie wydatków na kwotę 250 tysięcy. Dotyczy to zadania pod nazwą wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na wykup udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Stanisława Moniuszki nr 3/5 w obrębie geodezyjnym Tyniec, przeznaczonej pod planowaną inwestycję drogową pod nazwą budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu. Omawiane przedsięwzięcie wiązać się będzie z koniecznością wyburzenia budynków mieszkalnych znajdujących się na opisanym gruncie. Wykup udziałów przedmiotowej nieruchomości przed realizacją wyżej wymienionej inwestycji pozwoli właścicielom na podjęcie działań w zakresie zorganizowania nowego miejsca zamieszkania i zabezpieczenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Środki te zostały zabezpieczone w dochodach budżetu z odsetek z konsolidacji rachunków bankowych, które zostały naliczone w ramach podpisanej umowy z bankiem PKO BP na obsługę miasta. To wszystkie wnioski, które zostały złożone przez naczelników i kierownika Zakładu Budżetowego w ramach autopoprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos a propos autopoprawki? Szanowni Państwo, Pani Radna Barbara Oliwiecka, proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Mam pytanie odnośnie autopoprawki, jeżeli chodzi o dodatkowe wynagrodzenia dla wykonawców robót drogowych. 20 maja na profilu miasta Kalisz Dobrze Swoją Historię była zamieszczona informacja, że remont ulicy Lipowej już jest prawie zakończony. W zasadzie zostaje tylko kosmetyczne wykończenia i nasadzenia drzew. W tej chwili czytamy, że tam jeszcze trzeba 190 tysięcy za prace dodatkowe włożyć. To na jakim etapie jest ten remont? Czy on jest faktycznie zakończony? Czy te prace dodatkowe już zostały wykonane? Drugie moje pytanie jest też związane z konkursem ekologicznym przeprowadzanym przez schronisko. Wysokość nagród jest dość duża, 25 tysięcy. Czy już wiemy, jaki to będzie konkurs, na czym będzie on polegał? Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa naczelników bądź tu widzę już a propos konkursu, zapraszam serdecznie Pana naczelnika. A jeżeli chodzi o ulicę Lipową. Nie widzę Pana dyrektora. Oczywiście Pan Radny Dariusz Goździński zaraz zada swoje pytania tylko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnośnie tego konkursu faktycznie pozyskaliśmy niedawno z Wojewódzkiego Funduszu Dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy złotych. Konkurs będzie polegał na, organizuje nie schronisko, tylko Wydział Gospodarki Komunalnej. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu spotu edukacyjnego przez młodzież. Jesteśmy w trakcie przygotowywania ostatnich zmian kosmetycznych regulaminu. Konkurs będzie realizowany razem z Wydziałem Edukacji. Więc myślę, że rozpoczniemy go jeszcze przed wakacjami, a zakończymy po wakacjach. Realizacja powinna być zakończona bodajże w listopadzie i rozliczona bieżącego roku. Także będzie to spot reklamowy 60-minutowy, polegający od 3 do 6 minut, więc będziemy oceniać filmiki edukacyjne przygotowane przez młodzież. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otrzymałem informację, że pan dyrektor Gałka powinien dotrzeć niedługo. To w takiej sytuacji prosiłbym pana radnego Dariusza Grodzińskiego o zadanie pytania. Dziękuję. Przy analizowaniu ruchów budżetowych miasta Kalisza i stanu finansów w zeszły czwartek miałem obiecane, że dostanę pisemnie rozliczenie podwyżek płac dla zastępców prezydentów miasta Kalisza.
w jakiej wysokości podwyżkę dostali, w jaki sposób to reguluje było, a jest ich całkowite wynagrodzenie i w jaki sposób to są całkowite koszty dla miasta Kalisza. Myślałem, że dzisiaj może jeszcze na półce taki dokument dostanę. Nie ma. Pytanie, czy możemy teraz taką informację otrzymać? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście na komisji padło takie pytanie. Słucham? Ja mógłbym prosić, bo nie będziemy tutaj przekrzykiwać się z sali, a też myślę, że chciałbym, żeby państwo radni... Szanowni państwo, panie radny, ta informacja jest dla pana przygotowana i dzisiaj chciałem ją panu przekazać po sesji. Znaczy nie pan radny spytał, ja obiecałem, że przygotuję dla pana radnego i panu radnemu przekażę, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie pana wiceprezydenta Kulawinka, aktualnie tam jest 14 900. Pan wiceprezydent podsadny ma 14 000. Pani skarbnik łączne wynagrodzenie bodajże 13 200. A jeżeli chodzi o sekretarza, to 13 150. To są wzrosty, jeżeli odniesiemy to do roku 2010 i wcześniejszych kadencji, wiceprezydenci mieli około 11 tysięcy, sekretarz i skarbnik też na poziomie 11 tysięcy. Czy to wystarczy, panie radny? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się zapytać, czy jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pani radnej Barbary Oliwieckiej, czy a propos ulicy Lipowej, pani skarbnik, proszę bardzo. Prosiłbym też państwa, jeżeli chcą zabrać głos, to żeby zabierać głos jednak z mównicy. Szanowni państwo, ja przedłożę tą zmianę i wniosek, który został skierowany przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich o zwiększenie środków w wysokości 195 tysięcy. Z tego co wiem, to pan dyrektor tutaj niedługo do nas dotrze. Natomiast z uzasadnienia do złożonego przez niego wniosku wynika, że stwierdzono w trakcie realizacji prac konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych na tym zadaniu i konieczne jest zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o tę kwotę 195 tysięcy. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3 miliony 120 tysięcy. Po zwiększeniu 195 tysięcy plan po zmianie wyniesie 3 miliony 315 tysięcy złotych i ustala się też zmianę limitu wydatków na 2022 rok w kwocie 2 miliony 315 tysięcy złotych. To jest ta informacja, która też wynika ze złożonego przez pana dyrektora wniosku. Jeżeli chodzi o szczegóły, myślę, że pan dyrektor Gałka wyjaśni te szczegóły i przyczyny zwiększenia tych środków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Proszę. Rozumiem, oczywiście. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby z państwa zabrać głos? Ja mam takie pytanie do pani radnej Barbary Oliwieckiej. Czy możemy dalej głosować, czy czekamy za... Czyli czekamy za panem... Aha, okej, dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. Szanowni państwo, projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze przed głosowaniem? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
13 głosów za, 4 głosy przeciw, 5 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie autopoprawki. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Strony 114-148 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Podejrzewam, że wynika ona ze zmian, które podjęliśmy przed chwilą w uchwale budżetowej. Proszę zatem panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie i wskazania, w których punktach te zmiany zaszły. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Tak jak wspomniał przed momentem pan przewodniczący, urealnia wartości budżetowe, które zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej i urealnia limity wydatków na przedsięwzięcia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe, program budowy i przebudowy dróg osiedlowych, ulica Mazurska. Zadanie to wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej w związku z kontynuacją realizacji w 2022 roku i wydzieleniem tego zadania z przedsięwzięcia pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych. W przedsięwzięciu pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Lipowa zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3 315 000 o kwotę 195 845 złotych 29 groszy. W przedsięwzięciu pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 265 000 zł, limit 2022 roku do kwoty 765 000 i limit zobowiązań. Tej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz dokonania rozliczenia powykonawczego. W przedsięwzięciu pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 24 767 800 zł. Tej zmiany dokonuje się w związku z kontynuacją w 2022 roku zadania pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Mazurska i wydzieleniem tego zadania z przedsięwzięcia pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych. I ostatnie przedsięwzięcie. Przebudowa placu Jana Kilińskiego, placu Jana Pawła II, placu Świętego Józefa. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 2 399 860 zł. Zmiany tej dokonuje się w celu realizacji przedsięwzięć pod nazwą program budowy i przebudowy dróg osiedlowych ulica Mazurska, ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ulica Lipowa. Zmiany dokonane zostały na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosujemy autopoprawkę. 13 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką.
Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 9 wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W październiku 2016 roku Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na mocy uchwały inicjującej powstał niniejszy akt prawa miejscowego, mający na celu ochronę ładu przestrzennego i jego prawidłowego kształtowania w zabytkowej przestrzeni miasta. Celem wprowadzenia niniejszych zasad jest zachowanie równowagi między eksponowaniem m.in. reklam z ochroną wartościowych, zabytkowych elementów w skali od detalu architektonicznego przez zabytkowe założenia urbanistyczne do skali krajobrazu kulturowego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, zapraszam. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Wszystkim nam, jestem tego pewna, zależy na estetyce miasta. Wszyscy widzimy w niektórych miejscach ten chaos reklamowy i nie podoba nam się to. Czekaliśmy na tą uchwałę, czekamy aż Kalisz wypięknieje. Natomiast nic tak nie szkodzi dobrej sprawie jak złe jej wdrażanie i to wiemy, mamy doświadczenia z poprzednich kadencji, z poprzednich lat. To jest bardzo trudna uchwała, która zawiera sama w sobie trudną materię, trudne zagadnienia, ale też jest trudna w egzekwowaniu i rodzi duże obawy społeczne. Przede wszystkim wśród przedsiębiorców, którzy obawiają się nie tylko utraty jakby wizerunku, pewnej widoczności, ale przede wszystkim też kosztów związanych z dostosowaniem swoich obiektów, swoich reklam do wymogów uchwały. Godzi też oczywiście w interesy pewnych grup, które chociażby czerpią zyski z usytuowania reklam. To jest rzecz, którą można absolutnie przerobić i zmienić nastawienie ludzi, bo ta uchwała wiąże się ze zmianą pewnych zwyczajów, pewnych nawyków. Dlatego tak bardzo ważne jest dla tej uchwały społeczne poparcie. Społeczne poparcie i zrozumienie. Niestety, kiedy pierwszy raz ta uchwała weszła bodajże pod koniec 2021 roku pod obrady komisji, została zdjęta również głosami, jak dobrze sobie przypominam, koalicjantów pana prezydenta, czyli radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo była nieczytelna, niejasna, skomplikowana. 5 miesięcy później odnoszę wrażenie, że została wyciągnięta z szuflady, jest dokładnie w tej samej formie, kiedy na spotkaniu i w zasadzie przez te 5 miesięcy nic się nie działo. Kiedy na spotkaniu z prezydentem, prezydenta, z radnymi, z panią Plastyk omawialiśmy tą uchwałę, zwracaliśmy uwagę na to, że po pierwsze nie ma materiałów informacyjnych, nie ma materiałów przejrzyście przygotowanych, właśnie głównie dla przedsiębiorców. Usłyszeliśmy, że jest broszura informacyjna na BIP-ie. Ta broszura została zamieszczona w 2021 roku. BIP, szanowni państwo, jest ulubioną stroną Kaliszan. Każdy rano do kawy otwiera BIP i szuka informacji w BIP-ie. Jeżeli chcemy coś przekazać mieszkańcom, to pan prezydent doskonale wie, jak to się robi. Tego się nie robi. Oczywiście BIP ma wymogi ustawowe i tam muszą się znaleźć rzeczy. Natomiast ja bardzo chętnie bym dała laptop, żebyście panowie prezydenci poszukali i odnaleźli tą informację w BIP-ie. BIP nie jest przyjazną stroną dla użytkowników. Więc jeżeli chcemy informować przedsiębiorców o tym, jak ma się zmieniać Kalisz i mieszkańców Kalisza,
to powinniśmy również pomyśleć o profesjonalnych materiałach informacyjnych, bardzo przystępnych. Sugerowaliśmy, że dobrze by było może zrobić, pokazać zdjęcia, przykłady konkretnych ulic, jak może się zmienić Kalisz, jak może wypięknieć. Jeżeli nie udałoby się tego zrobić nawet w formie takiej realnej, żeby pan prezydent może nakłonił przedsiębiorców do przygotowania jednej ulicy, kilku sklepów według tej uchwały, to może chociaż wirtualnie, żeby wzbudzić tą pozytywną taką presję i chęć tej zmiany wśród Kaliszan, bo wierzę, że miasto może wyglądać piękniej bez chaosu reklamowego. Niestety usłyszeliśmy, że się nie da. Zwracaliśmy uwagę na to, że niektóre witryny są oklejone foliami w tej chwili reklamowymi, ale te folie mają też bardzo ważne zadanie, na przykład chronią przed nasłonecznieniem. Tak? To jest bardzo ważne. W zapisach uchwały jest informacja, że tylko paragraf 13 punkt 2, że dopuszczalne wyklejenie witryn to jest maksymalnie 25%. Otrzymaliśmy takie ustalenie, że w przypadku wyklejenia całej witryny, na przykład taką folią przeciwsłoneczną, będzie dopuszczone, że może być wyklejona całość, że może być szyld. Natomiast za tym nie poszły zmiany w uchwale, w konkretnych zapisach. Usłyszeliśmy tłumaczenie, że tak będziemy to uznawać. No prawo nie może być uznaniowe. To muszą być bardzo jasne zapisy, co wolno, czego nie wolno. Napisane to w jak najprostszym językiem. Jesteśmy trochę zdziwieni, że przy tak sprawnej machinie PR-owej, która działa w mieście, na stronach miasta, na profilach prezydenta, na profilach Kalisz dopisz swoją historię, w zasadzie znalazła się jedna lakoniczna informacja tylko ze spotkania z radnymi. Natomiast brakuje tych zdjęć, bo te zdjęcia najbardziej by przemawiały do wszystkich mieszkańców, że jest tak, a może być tak, że nie stracicie przedsiębiorcy na widoczności, wręcz przeciwnie, będzie większa estetyka w całym mieście, to może też przyciągać klientów. Tego nam absolutnie zabrakło, bo dochodzę do wniosku, że panie prezydencie, że promocję swojej osoby opanował pan do mistrzostko, natomiast trzeba jeszcze chyba odrobić lekcję z zakresu promowania dobrych spraw, bo od pół roku w zasadzie powinniśmy codziennie widzieć fajnie zmienione budynki według uchwały krajobrazowej. I jestem przekonana wtedy, że ta uchwała byłaby społecznie bardzo dobrze przyjęta, bo szanowni państwo, trzeba wiedzieć, że w wielu miastach uchwały krajobrazowe były bardzo często zaskarżane. To wynikało oczywiście, tak jak mówię, z trudności tej uchwały. Jest jeszcze, kiedy rozmawiamy z mieszkańcami, z ludźmi o tej uchwale, pojawia się też oczywiście pytanie o autobusy KLA. Czy one będą zwolnione, czy tam znikną reklamy miasta, pana prezydenta. A KLA są wyłączone z tej uchwały, ale może warto taki wniosek rozpatrzyć, że jeżeli znikną, zmniejszą się ilości powierzchni reklamowych, to może warto te autobusy oddać faktycznie przedsiębiorcom, którzy mają środki, mają budżety na to, żeby korzystać z tej reklamy w KLA. Dziękuję ślicznie. Jako klub Polska 2050, klub radnych, dzisiaj wstrzymamy się, nie zagłosujemy przeciwko tej uchwale, ale też nie poprzemy jej ze względu na sposób, w jakim ona jest procedowana. Uważam, że czasami trzeba więcej czasu poświęcić, żeby zdobyć społeczne poparcie dla takich inicjatyw, niż wdrożyć to w nieodpowiedni sposób. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan prezydent, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście dzisiaj przedkładamy już po raz drugi chyba, czy trzeci, ta próba tutaj się dzisiaj odbywa, przepchnięcia, przeforsowania, bo widzę, że idzie z oporami uchwały krajobrazowej. Szanowni państwo, to nie jest tak, że my chcemy zrobić krzywdę przedsiębiorcom lokalnym, działającym tutaj chociażby w Śródmieściu punktom usługowym. Chcemy zrobić po prostu źle i kazać im w tej chwili wszystko przerabiać. My chcemy uregulować, na jakich zasadach w mieście Kalisz powinno to się robić. Ta uchwała właśnie te zapisy bardzo szczegółowo reguluje.
stawianie sprawy pani radna w ten sposób, że my próbujemy to zrobić dzisiaj rzeczywiście na siłę, bez konsultacji, jest po prostu nie w porządku, ponieważ ten proces trwa, pani naczelnik, ile? 2 lata już? I pani radna, nie było konsultacji, znaczy były konsultacje, nie było radnych, nie było pani. Ja nie wiem, jak pani na przykład widzi, że tak powiem, realizację i swoją rolę w realizacji mandatu radnej, ale ja uważam, że taka uchwała, która tak na dobrą sprawę nie jest w żaden sposób kontrowersyjna, bo to nie jest sprawa polityczna, to rolą również pani jako radnej jest przełożenie tego trudnego języka uchwały, który pani powinna znać jako osoba, która przyjmuje dokumenty prawne, przekazanie również mieszkańcom, swoim wyborcom, którzy do pani przychodzą, którzy mogą mieć jakieś wątpliwości i tłumaczyć im, że to jest dobre rozwiązanie. Inne miasta sobie z tym poradziły. Zapraszam państwa wszystkich do Sopotu. Możecie zobaczyć, jak wygląda miasto bez reklam wielkoformatowych, bo to o to chodzi. A co w Sopocie nie ma przedsiębiorców, nie ma restauracji, nie ma punktów osłogowych, które mają szyldy reklamy i które się reklamują. Tam jest największa walka o klienta, bo tam w sezonie jest morze ludzi. Każdy chce przykuć swoją uwagę i na przykładzie tego miasta właśnie, małego miasta, gdzie rządzi ani PiS, ani powiedzmy inna opcja, ale właśnie opcja chociażby reprezentowana i myślę, że wspierana przez panią radną, czyli pan prezydent Karnowski. Została wprowadzona ta uchwała i reklamy zginęły w bardzo krótkim czasie, bo ten okres przejściowy też był krótki i już w tej chwili tego nie ma, miasto wygląda zupełnie inaczej. Ta uchwała jest przede wszystkim wykierowana w te wielkoformatowe reklamy, które pojawiają się w mieście bezprawnie z naruszeniem dóbr, powiedzmy, wszystkich mieszkańców, ponieważ krajobraz miasta to jest nasze wspólne dobro. I ta uchwała reguluje i wprowadza opłaty głównie za to. Za to, żeby zniknęły nielegalne billboardy lokalizowane w okolicy chociażby skrzyżowań, żeby zlikwidować nielegalne reklamy wieszane na szczytach budynków, często też właśnie w okolicy skrzyżowań. To w najmniejszy sposób tutaj uderzy w tych przedsiębiorców, ponieważ tutaj większość tych reklam jest wykonywana w świadomość jakby tutaj mieszkańców, ale również przedsiębiorców rośnie. Jeżeli jest remontowana w tej chwili kamienica, to w tej chwili również zupełnie inaczej wygląda kwestia szyldów i tych reklam na tych kamienicach i to można zobaczyć. Także stawianie dzisiaj sprawy i robienie, troszkę przepraszam za sformułowanie, ale z mieszkańców głupich, że oni nie wiedzą, co to jest uchwała krajobrazowa i nie wiedzą, co to jest chaos przestrzenny i nie wiedzą, co to są nielegalne reklamy, i że my musimy im to tłumaczyć, wszystko pokazywać, jak może wyglądać świat bez reklam, jest po prostu, uważam, trochę tutaj nie na miejscu. Tak jak mówię, jest to uchwała kompletnie niepolityczna, przygotowana i przeprocedowana zgodnie z ustawą. Są wyczerpane wszystkie punkty konsultacji. One niestety tak wyglądają, że później nikt nie przychodzi, pani radna, również radni. Ja już tylko przypomnę jeszcze jeden moment, bo pani to by chciała cały czas wszystko konsultować. Natomiast jak wprowadziliśmy punkt do budżetu obywatelskiego, że radni mają opiniować projekty, to nie było żadnego radnego oprócz tutaj chyba radny Lasiecki, jedyny się zgłosił. Musieliśmy z kancelarii dzwonić i prosić, żeby po prostu to wyczerpać ten punkt i pani doskonale o tym wie, że później z tymi konsultacjami to jest różnie, albo są wykonywane tylko i wyłącznie, wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego, żeby sobie trochę punktów gdzieś tam zbijać i się pokazać. I pani mówi o promocji i o PR-ze. No niestety często konsultacje wykorzystywane są różnie w tym celu. Mam wrażenie, że właśnie wasz klub to jest w tym idealny, w tych konsultacjach tutaj. Tylko mówię, że później te konsultacje no, wychodzą tak, jak wychodzą, że albo nikt nie przychodzi, tak, albo później, a później tak wszystko rozgrywa się na sesji, tak, i to, co trzeba powiedzieć, to się zawsze powie. Ja uważam, że to jest dobra uchwała. Mam nadzieję, że radni ją przeczytali, zaznajomili się z tymi zapisami. Nie ma tam żadnych zagrożeń dla mieszkańców. Proszę nie powodować tutaj takich
takiej atmosfery, że tu się jakaś krzywda komukolwiek stanie. Jeżeli ktoś ma duże nasłonecznienie w swoim lokalu, to ma prawo zalepić tą witrynę i to nie jest reklama. Wszystkim czym nie, to nie jest reklamą. Natomiast jak pani sobie pójdzie dzisiaj tutaj ulicą Zamkową czy Śródmiejską, to i to też nie dotyczy ani tych małych przedsiębiorców, tylko na przykład banki są całe oklejone. I to nie są oklejone folią, która z jednej strony ma zapewnić intymność albo dostęp światła, tylko po prostu są wykorzystywane jako nośniki reklam, sprzedaż kredytów czy tam innych rzeczy. Po prostu i tyle. Jeżeli ktoś będzie miał problem z zasłonecznieniem, to sobie jest w stanie w doskonały sposób z tym poradzić, po prostu nie zaklejając witryny reklamą krzykliwą. My nie ingerujemy, bo nie możemy, bo ustawodawca nie dopuścił możliwości ingerowania w kolory, w logo, jakby w kształt reklamy. Tak? My możemy jedynie pewne parametry określić, czyli jej wielkość proporcjonalnie do witryny czy do elewacji. Możemy zasugerować, w jakim miejscu powinien ten szyld wisieć tak, żeby to było wszystko uporządkowane i ujednolicone w całym Śródmieściu. Dlatego apelowałbym do radnych, żeby tę szansę dzisiaj tutaj wykorzystać. My mamy okres przejściowy, będziemy zagwarantujemy wsparcie i pani Plastyk Miejskiej i Biura Rewitalizacji. Będziemy w momencie wprowadzenia tej uchwały o tych konkretnych rozwiązaniach już mieszkańców informować i przeprowadzać ich przez ten proces, bo to przecież nie jest tak, że my w tej chwili chcemy tutaj jakiś wywołać niepotrzebne napięcia. Okres przejściowy jest, o szczegółach myślę, że jeszcze pani naczelnik mogłaby tutaj, myślę, w samych założeniach takich najważniejszych powiedzieć, chociażby tak, od momentu wejścia uchwały, jakie będą te terminy. Nie będziemy, myślę, tutaj wyczerpywać dzisiaj definicji, bo one są podane, one też jakby są zgodne z ustawą. Także jeżeli są jakieś konkretne, pani radna, bo dzisiaj rozumiem, że są jakieś wątpliwości co do zapisów, no to bardziej oczekiwalibyśmy chociażby na komisjach, ale przecież ta uchwała przeszła przez komisję, tej dyskusji właśnie na komisjach, żeby konkretne zapisy przedyskutować. I co pani tam nie odpowiada w tej uchwale? Bo to, że ona jest nieprzekonsultowana, to w mojej ocenie to nie jest trafny argument, ponieważ konsultacje były. Pytaliśmy spółdzielnie, pytaliśmy różne instytucje, były ankiety, były badania, była firma wzięta, która zgodnie z ustawą ten cały proces przeprowadziła. Jesteśmy dzisiaj gotowi do tego, żeby tą uchwałę przyjąć. I teraz, jeżeli nie chcemy jej przyjmować, czy mamy do niej uwagi, to bym chciał usłyszeć konkretnie dlaczego, a nie czy było, czy nie było, no bo wszystko się okazuje, że jesteśmy gotowi. A stawianie sprawy, że radni nie wiedzieli, tak jak pani mówi, 4 miesiące temu czy 5 miesięcy temu była zdjęta. Można było się zapoznać z tą uchwałą. Miała pani czas na to, żeby tą uchwałę przeczytać, przekonsultować we własnym zakresie i tę pracę organiczną wykonać, a nie dopiero dzisiaj, kiedy my chcemy tą uchwałę przyjąć. Także Wysoka Rado, myślę, że jest to kolejny krok w porządkowaniu tutaj spraw w mieście. Pokażmy, że jako miasto jesteśmy w stanie to zrobić. Nie jest to łatwa pewnie decyzja, bo rzeczywiście ktoś tam może mieć problem, że będzie musiał powiedzmy gdzieś tam poprawić wizerunek, ale tylko w przypadkach, kiedy on, że tak powiem, przesadził trochę z tą swoją reklamą, a wiemy doskonale, wystarczy tu wyjść dookoła i zobaczyć, jak te punkty wyglądają, że to po prostu nie przystoi temu miejscu, w którym tutaj te punkty się znajdują. Są różne strefy, tak? Czyli jest rozróżnienie powiedzmy tego reżimu. Także tutaj jest wszystko w porządku. Jest to wzorowane na innych miastach. Nie robimy tutaj, nie odkrywamy Ameryki. Wprowadźmy w miarę szybko tą uchwałę, uporządkujmy przestrzeń wokół nas, a mieszkańcy nam za to podziękują, bo mam wrażenie, że od tego tutaj jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Ad vocem pani radna Barbara Oliwiecka, proszę.
Panie prezydencie, szanowni państwo, szanowni radni. Ja mam wrażenie, że chyba pan nie zrozumiał mojego wystąpienia. Ja nie neguję konieczności wprowadzenia uchwały krajobrazowej. To, co mówiłam, i nie obrażam mieszkańców, że są, nie będę nawet cytować, jak pan ich określił, że nie rozumieją. Mi chodziło o to i to, co sugerowaliśmy. I to, co znajdzie pan w uchwale krajobrazowej na stronie miasta Sopotu, również w prezentacji, czy w oddzielnej stronie dedykowanej, na przykład uchwała krajobrazowa Gdańsk, gdzie są konkretne przykłady zdjęć miast, kamienic, jak można zmienić to, jak można zmienić witrynę, elewację, żeby to wpisywało się w estetykę miasta, było zgodne z uchwałą. Tego mi zabrakło. Odnośnie spotkań, panie prezydencie, na spotkaniu organizowanym teraz w maju, jako jedyny klub radnych był klub radnych Polska 2050, więc braliśmy udział w konsultacjach i nie wiem, czemu pan w ten sposób mówi, że nie braliśmy udziału w konsultacjach. Było nas dwoje radnych, tak dokładnie mówiąc. Ta uchwała, pan wspominał, że wprowadza opłaty. Nie wprowadza opłat. Też próbowaliśmy się dowiedzieć, z tego co słyszeliśmy, i opłaty, i kary będą wprowadzane ewentualnie inną oddzielną uchwałą. Tu nie ma informacji o opłatach za reklamy. To w ogóle nie było przedmiotem tych uchwał. Na komisjach, jak i na spotkaniu, panie prezydencie, dopytywaliśmy o konkretne zapisy. Dopytywałam osobiście właśnie o to, że paragraf 13 punkt 2 mówi, że dopuszczenie w postaci wyklejenia szyby witryny z ograniczeniem gabarytu maksymalnie do 25%. Dopytywaliśmy się, co będzie w przypadku właśnie wyklejenia całej. Czy szyld będzie mógł być? Usłyszeliśmy na spotkaniu, że nie będzie mógł być. Potem, że jednak będzie, ale już zapisów nie zmieniono. No to też dostawaliśmy sprzeczne informacje. Próbowałam to poruszać również na komisji. Drugi punkt, który próbowaliśmy poruszać, to czy na pewno szyldy będące dotyczące działalności wewnątrz, powiedzmy podwórek, a stanowiące inną nieruchomość będą traktowane jako szyld czy jako reklama. No, pojawiały się takie pytania, ja na nie nie dostawałam konkretnych odpowiedzi. I to, co zachęcam i mówię, bez względu na to, czy tutaj pan chyba nawet na początku użył takiego słowa przepchnąć uchwałę. Możecie ją państwo dzisiaj, radni, przepchnąć. Jak najbardziej, proszę bardzo. Tylko chodzi o to, że jeżeli nie było wprowadzonych pewnych działań, takich wizualizacji, jak może się zmienić Kalisz przed wprowadzeniem tej uchwały, to zróbcie to teraz. Żeby mieszkańcy widzieli na konkretnych przykładach, że mają taki szyld, czy taką reklamę, tak wygląda elewacja, a to... Mówił pan, ja z tego, co zrozumiałam ze spotkań, nie ma przeprowadzonej inwentaryzacji. Nie udało się wyłonić wykonawcy do tego, żeby przeprowadzić inwentaryzację reklam. Mówił pan o ankietach. Nie wszyscy przedsiębiorcy zostali zankietowani. No ale to jest oczywiste, tego się nie da zrobić. Natomiast to, na co ja zwracałam uwagę, to na to, że brakuje mi we wdrażaniu tej uchwały właśnie konkretnych przykładów pozytywnych zmian. Co można było zrobić, biorąc pod uwagę, że marketing nie jest panu obcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Pan radny Artur Kijewski, ad vocem, proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z tego, co sobie przypominam, na naszej komisji była dyskusja, zadawano dosyć szczegółowe pytania. Tutaj pan, chciałem też powiedzieć, że pan radny Ziąbka tam dosyć szczegółowo pewne rzeczy pytał. Natomiast z tego, co ja rozumiem, to uchwała jakby nie ma wskazywać przykładu, bo mówimy o przykładach. Jakbyśmy się opierali na przykładach, proszę sobie wpisać uchwała krajobrazowa, kontrowersje i tam zobaczy pani w różnych miastach, co się dzieje. I też kto będzie chciał, to zaskarży to. Ludzie nawet się tam na konstytucję powołują, więc bardzo to różnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Kalisz, to z tego, jak rozumiałem, pewne rzeczy były do wyjaśnienia. Tam chodziło o tak zwane właśnie powierzchnię reklamową na szybie, czy to szyba też mleczna, żeby zachować intymność, bo wiadomo, raczej trudno, żeby ktoś robił depilację nóg na wprost ulicy przechodzących osób. To jest logiczne i całkowicie normalne. Natomiast jeśli tutaj patrzymy na to, no to tak jak ja to zrozumiałem, nie wiem, przedsiębiorca, handlowiec, czy któraś osoba, która będzie chciała z taką rzeczą przyjść, bo tutaj z kolegą też przed chwilką rozmawialiśmy, po prostu przyjdzie, skonsultuje i dostanie wytyczne, jak to może zrobić, będzie musiała przedstawić. No, no nie ma tak, że ludziom wskażemy, bo najlepsza uchwała krajobrazowa w takim razie wynika, że z Korei Północnej chyba, bo tam nic nie można. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szacowna Rado, proszę Państwa, ja tutaj tak chciałem takich troszeczkę uwag, bo ja będę głosować za tą uchwałą, bo jest uważam jest dobra, a nie za przepychaniem, bo to słowo mi się w ogóle nie podoba, także chciałem nawiązać, że to nie chodzi o przepchnięcie uchwały, tylko za przyjęcie, to jest raz. Druga sprawa, proszę Państwa, najwyższy czas, żeby ten eklektyzm reklamowy, czyli po prostu różne liternictwo, różne gabaryty po prostu zlikwidować i wskutek konsultacji różnych tutaj zarówno z przedsiębiorcami, jak i z projektantami uważam, że uchwała jest po prostu wyczekiwana. Okres wprowadzenia zmian od roku do 5 lat, duża tutaj też rola plastyka miejskiego, który będzie miał olbrzymią rolę w tym całej no, uchwale jest naprawdę czymś dobrym. Uważam, że po prostu unikniemy pewnych tutaj kontrowersji, a po drugie unikniemy też pewnej tak zwanej niezdrowej konkurencji, czyli przedsiębiorstwa, który ma większą ilość funduszy, może dać większą reklamę czy mniejszą. Uważam, że po prostu najwyższy czas właśnie z tym eklektyzmem dać sobie spokój i wprowadzić uchwałę, która będzie po prostu wprowadzać, ujednolicać pewne zmiany, a zarazem no, będzie miastem, które będzie wolne od tych dziwnych, czasami infantylnych reklam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za chwilę udzielę głosu panu prezydentowi, natomiast jeszcze pan radny Sławomir Lasiecki. Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna Rado, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jak każda uchwała, która wprowadza no, prawną regulację, jest niewieczna. Wprowadzamy teraz po raz pierwszy taką regulację i ta regulacja oczywiście podejrzewam po jakimś czasie, ona nam sama się przedstawi w jaśniejszych, ciemniejszych stronach, jeżeli chodzi o działanie rzeczywiste. To, co pani radna Barbara Oliwiecka podnosi, że pan prezydent winien obywatelom przedstawić określone propozycje do zmian, jak ta uchwała zafunkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej, to znaczy jak się zmienią te reklamy. Zwracam uwagę na to, że tu jest tylko regulacja wolności w działaniach przedsiębiorców. To nie możemy regulować tego, jaki przedsiębiorca będzie chciał co reklamować, gdzie jaki będzie szyld miał powstać. Tak? Nie można przedstawić czegoś takiego, że a oto z tej ulicy znikną te szyldy, a będą takie. Po to zostały, jak zwracam uwagę na to, bo to podejmowaliśmy w trakcie dyskusji na komisjach, że są powołane określone komórki do tego, żeby pomóc tym przedsiębiorcom w dostosowaniu się do prawa, które dzisiaj wprowadzamy w życie. Także zarzucanie i radnym, i panu prezydentowi takiej, no powiem szczerze, pani radna, dla mnie dziwnej postawy, że czegoś nie dopilnowano albo coś jest w jakiś sposób niechętnie robione w stosunku do przedsiębiorców, no jest co najmniej niezasadne. Dziękuję bardzo. Pan prezydent prosił o zabranie głosu. Proszę. Panie przewodniczący, tylko jeszcze rzeczywiście w uzupełnieniu, bo mówimy tutaj o jakichś karach, które będą naliczane. Te kary mogą być, może ich nie być. Stawki będą ustalane również uchwałą Rady Miasta, także to Państwo radni zadecydujecie, czy wprowadzać karę, jaka będzie odpłatność za, powiedzmy, za te przekroczenia, które w ramach tej uchwały, powiedzmy, będą
tutaj wyłapywane. Jeżeli chodzi o inwentaryzację, no my nie jesteśmy w stanie całego miasta zinwentaryzować z reklam. Natomiast taka inwentaryzacja, pani radna doskonale o tym wie, bo została poinformowana, była wykonywana dla ulicy Śródmiejskiej i ulicy Zamkowej, tutaj w obrębie, gdzie powiedzmy to zagęszczenie tych reklam jest największe. I raport czy wyniki tej inwentaryzacji jest zrobiony. Można się z nim zapoznać i to pokazuje jakby skalę problemu tylko w Śródmieściu. Z drugiej strony tak, chciałbym podziękować za te słowa pana Ziomki, pana Lasieckiego, bo to rzeczywiście myślę, że panowie tutaj wyczuwają ten problem. A pewnym paradoksem jest to, że pani radna Oliwiecka, która jest w mojej ocenie trochę kojarzona również z ruchami miejskimi, jest jakby tutaj sceptyczna co do tej uchwały i mam wrażenie, że widzimy tutaj jakby prawdziwe intencje, że intencją nie jest dobro miasta czy dbanie o krajobraz, tylko po prostu za każdym razem próba gdzieś tam jakiegoś dania psztyczka czy nie wiem, no jakiegoś zaistnienia i na siłę udowadniania nam, że my znowuż coś po prostu robimy źle i trzeba lepiej, ale nie powiem jak lepiej, trzeba przekonsultować, a później nie przyjdę. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa. Rzeczywiście to, co powiedział pan radny Lasiecki, my przyjmujemy dzisiaj pewne ramy tej uchwały. Jeżeli okaże się, że w toku jej obowiązywania okaże się, że są pewne nieścisłości, które trzeba będzie sprecyzować, to zrobimy tak, jak za każdym razem to się dzieje i bardzo często do takich sytuacji dochodzi. Natomiast my musimy dostać pewne ramy, w ramach których możemy zacząć działać. Także jeszcze raz bardzo tutaj grzecznie i ładnie proszę Wysoką Radę o to, by tę uchwałę dzisiaj przyjąć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za taką prośbę. Pani radna Barbara Oliwiecka. Oczywiście ja zaznaczę, że tryb ad vocem jest tylko raz, ale proszę, niech pani zabierze głos. Halo? Panie prezydencie, nie będę się licytować z panem na temat tego, kto chce zaistnieć. Ja nie publikuję codziennie filmików w drodze do pracy, ale mam taką prośbę, jeżeli przy następnym filmiku może właśnie warto pokazać, bo o tym mówię i tego mi brakuje we wdrażaniu tej uchwały. Zdjęć, jak może wyglądać Kalisz. O te zdjęcia dopytywaliśmy się na spotkaniu, nie tylko my, media również chciały, bo to jest forma fajna przekazu. Więc nie chodzi mi o to, panie prezydencie, że jestem przeciwna tej uchwale. Nie uzyskałam odpowiedzi na pytania konkretne, które zadawałam na komisji, które de facto wynikały od mieszkańców. I mam prawo się wstrzymać, bo nie uważam, że sposób wdrażania tej uchwały jest najlepszy. Można to zrobić faktycznie w lepszy sposób. A apeluję do tego, żeby faktycznie postarać się teraz lepiej zobrazować mieszkańcom, na czym ta wprowadzenie tej uchwały ma polegać, żebyśmy nie musieli, panie radny Lasiecki, co sesję zmieniać właśnie prawa, bo nie na tym to polega i żeby mieszkańcy nie musieli, czy przedsiębiorcy za każdym razem, kiedy chcą wykleić witrynę swojego sklepu, biegać i ustalać folię. Proszę mi wierzyć, że jeżeli powołuje się na uchwałę czy prezentację Sopotu, czy Gdańska, czy innych miast, bardzo dobrze w obrazowy sposób działają właśnie zdjęcia, że to jest dopuszczalne, a to nie jest dopuszczalne. I nie wiem, czy pan radny Lasiecki widział, ale w broszurze informacyjnej, która jest na stronie BIP-u, tam jest konkretne wskazanie, w którym miejscu mają być szyldy. Więc to reguluje uchwała krajobrazowa. Trzymam kciuki, żeby się to udało. Bardzo proszę tylko o skorygowanie sposobu informowania i komunikowania się z mieszkańcami w tej sprawie, w tej kwestii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski, wniosek formalny, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam tylko pytanie, czy dobrze mnie słychać? Tak, dobrze.
bo mam taką prośbę. Przepraszam, akurat to tak wyszło w tej dyskusji. Prosiłbym, żeby radni nie zajmowali pozycji bocznej przy mówieniu, bo uciekają. To już parę osób mi zwróciło uwagę. Słabo słychać. Nawet tutaj szanowna koleżanka, gdy wprost do nas przemawiała, było to wyraźniej, niż jak, że tak powiem, patrząc w oczy pana prezydenta bocznie, to gorzej. Także naprawdę, no nieraz nie słychać, nie chodzi o to, że ktoś mówi za cicho, tylko że jest dudnienie. No po prostu, ja nie wiem, może ja już mam swój wiek, to może już słabiej słyszę, ale takie mam wrażenie, że nie wszyscy słyszą wyraźnie, co się mówi, a jak dyskusja jest ważna, może jakiś wątek uciec. Także prosiłbym o jakby takie zwracanie się bardziej na wprost. Zresztą tutaj mikrofon jest, no nie wiem, może to nie jest ze Sopotu, ale zbiera w miarę przyzwoicie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie będziemy formowali żadnego innego wniosku formalnego. Pan radny Dariusz Godziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Postaram się mówić na wprost i postaram się mówić krótko. Ja też doceniając różne zalety regulacji, które taką uchwałą można zrobić, mam do niej pewien dystans, do tej konkretnej uchwały, do jej zapisów mam pewien dystans i zastrzeżenia. I ja też się zgadzam z tym, że ona w zakresie przekonsultowania, no to zostały dla mnie takie protezy konsultacji, ponieważ z całym szacunkiem, ale jeżeli omawia się tą uchwałę na komisjach grudniowych jednej, drugiej, trzeciej i ona schodzi z porządku obrad, żeby za 5 miesięcy wrócić w całkowicie niezmienionej wersji i dzień przed komisjami, które ruszają w czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, i teraz w czwartek sesja, robi się jakieś spotkanie dla radnych, mimo że za chwileczkę będą się spotykali w tej samej sprawie, jest dla mnie tylko jakimś pozorowaniem czegoś, inscenizowaniem zupełnie nie wiem czego, bo my pracujemy na komisjach i pracujemy na sesji Rady Miasta i tyle. Tak samo pisma, prośby, wnioski mieszkańców, przedsiębiorców także się odbijają tutaj bez rozpatrzenia. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego obejmując ścisłym takim nadzorem i sporym rygorem centrum miasta, za czym jestem całkowicie za, i pozbawiając to centrum miasta billboardów, i bardzo dobrze, to samo robimy na rondzie wylotowym na Konin. To samo się dzieje na wylocie na Poznań, na Turek, na Łódź, w każdym innym miejscu, gdzie, mówmy się, nie ma co eksponować. Mogliśmy pójść na jakiś kompromis z tymi przedsiębiorcami i powiedzieć, że słuchajcie, za bardzo obstawiliście te skrzyżowania, limitujemy ilościowo, nie wiem, o połowę tniemy, a tutaj nie będzie niczego, będzie taki Kononowicz. I na komisjach, kiedy to podnosiłem, to ja słyszałem takie różne zarzuty, że są jakieś korporacje wielkie, ogólnokrajowe. Tylko że ja rozmawiałem z dwojgiem Kaliszan i z jednym mieszkańcem sąsiedniego miasta i to nie są korporacje. Korporacje też są, oczywiście jakieś AMS, Stroer i inne tutaj są, ale ja rozmawiałem z lokalnymi przedsiębiorcami. Potem usłyszałem, że oni mają wszystkie te billboardy nielegalne. Mam zapewnienie, że wszystkie billboardy tu kalickiego przedsiębiorcy są zrobione na podstawie zgłoszenia w wydziale WBUA, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, i to też nie jest nielegalne. Oni są gotowi na zmiany, prosili tylko o jakieś rozwiązania kompromisowe, a tutaj nie bo nie, bez żadnych większych uzasadnień. Ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby duży rygor taki reklamowy wprowadzić w centrum miasta i jego bezpośrednim otoczeniu, ale na obrzeżach miasta, gdzie nie mamy się za bardzo czym chwalić, co eksponować, co pokazywać, dać też ludziom możliwość prowadzenia swoich przedsiębiorstw i dać też innym możliwość zareklamowania swoich towarów czy usług. Więc ja uważam, że ta uchwała, mam do niej wątpliwości, ponieważ jest zasada nadmiarowości tutaj, nadgorliwość jest przekroczona moim zdaniem i moim zdaniem przekonsultowanie tego też było bardzo słabe, a brak inwentaryzacji ścisłego centrum miasta, specjalnej strefy rewitalizacji, o której mówiliśmy w grudniu, jest też dla mnie tutaj dużą ułomnością, dlatego ja też się skłaniam, żeby tutaj wstrzymać się
nad tą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent chciał zabrać głos. Proszę. Konkluzja jest taka, że wszyscy tę uchwałę popieramy, nie wszyscy za nią zagłosujemy. Dokładnie, panie przewodniczący, myślę, że wynik głosowania jest jakby tutaj przesądzony bo to się układa już od jakiegoś czasu w taki pewien scenariusz. Nie rozumiem trochę klubu właśnie Hołowni, który, że tak powiem, opuścił swoje tutaj stare towarzystwo, tak żeby mieć po prostu większą możliwość tutaj działania i współpracy. Natomiast mam wrażenie, że trochę państwo wchodzicie w te swoje stare buty, dokładnie. Także odnośnie jeszcze tych spotkań. Panie radny, no to ja mam trochę takie wrażenie, że my się tutaj bawimy w takie przedszkole trochę, bo pan radny by chciał, żebyśmy my zorganizowali spotkanie, na które przyjdzie pan radny, damy panu zabawki i pan się będzie mógł pobawić z tą uchwałą, powywracać, powyrzucać. Był czas, uchwała jest przygotowywana 2 lata i to ona powstawała od samego ziarenka, a w tej chwili jesteśmy w momencie, kiedy jest gotowy dokument. Ten dokument został wypracowany również w wyniku zgłoszeń, które były do nas kierowane. To nie jest tak, że państwo nie mieliście okazji zapoznać się z tym dokumentem, że państwo nie mieliście szansy mieć na niego wpływu. Ja się dziwię, pani radna, bo pani ten temat powinna przejąć jako działaczka tutaj miejska i od pół roku nic nie robić innego, tylko chodzić i uchwalać uchwałę krajobrazową. Ja bym pani w tym bardzo chętnie pomógł, jeżeli pani by również nam pomogła to przekonsultować ze swoimi radnymi, bo tak również ja rozumiem mandat radnego, tak? Czyli to jest również ta rola taka trochę edukacyjna i bardziej taka, powiedzmy, aktywna, a nie tylko sprowadzająca się do tego, że na koniec, jeżeli jest dokument, no to najprościej wyjść, skrytykować, doczepić się tam do jakiegoś zapisu i stwarzać tam różne nieprzyjemne tutaj wrażenia. Także ja bym mógł tych przykładów, szanowni państwo, gdzie próbujecie przeszkadzać, mnożyć. Panie radny, wracając jeszcze do tych obligacji. Przypominam sobie dwa lata temu chyba to było, sesja Rady Miasta, kiedy jeden z naszych radnych był ciężko chory i rzeczywiście była sytuacja taka, że chyba było 12 do 12 czy 11 do 11 radnych i wtedy państwo też za tą techniczną uchwałą na temat obligacji nie zagłosowaliście. Powtórzyliśmy ją, też się nie udało. Musieliśmy wtedy zmienić strategię i wziąć kredyt, co się tak wcale źle nie skończyło. Ale to była próba, gdzie pan był, można powiedzieć, jeszcze w ramach tej koalicji swojej obywatelskiej, głosowaliście tak, jak głosowaliście, żeby to wszystko tutaj się wywróciło. Gdybyśmy zrobili tak, jak byście chcieli, tego kredytu by nie było, nie byłoby z tych wszystkich inwestycji, po których dzisiaj już mieszkańcy chodzą i z których się cieszą. Nie byłoby tego, gdyby się wydarzyło to, co zrobiliście, chcieliście zrobić 2 lata temu, czyli włożyć kij w szprychy tego jadącego tutaj roweru. I tak samo jest przy okazji tej uchwały, bo jeżeli byście mieli państwo konstruktywne spostrzeżenia, to my byśmy na ten temat dyskutowali, ale żaden z was nie przyszedł. Był u mnie radny Gabrysia, który miał pewne wątpliwości. Wiem, że wątpliwości ma radna Majewska. Ja to szanuję, nie musi głosować za. Jeżeli ona uważa, że powinna być pełna wolność, to jest jej prawo. I ona tu zagłosuje i myślę, że jako jedyna będzie tutaj, kurczę, uczciwa w stosunku do mieszkańców. Także ja to nie mam do niej żadnej pretensji, bo my nikogo przecież na siłę nie zmuszamy do tego, żeby on głosował za tą uchwałą. Jest propozycja, zróbmy porządek w mieście, uregulujmy to i teraz trzeba się do tego odnieść. A radny Grodziński, no to przeszkadza też jak może. Ja tylko państwu opowiem taką historię, że próbuję również zablokować albo przedłużyć rewitalizację ulicy Łaziennej. Powinien być najbardziej zainteresowanym jako dyrektor zacnego ośrodka kultury, pięknie położonego przy parku. Rewitalizują się dookoła kamienice, powstaje no bardzo fajne miejsce. My chcemy mu wyremontować parking, drogę z granitu zrobić,
a pan radny zaskarża do wojewody tutaj nasz projekt i musimy niestety tą inwestycję etapować. Natomiast chciałem uspokoić mieszkańców, że ulica Łazienna, pomimo tego, że pan radny nie chce, będzie zrewitalizowana i niedługo już od ratusza do parku dojdziemy nową ulicą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pani radna Barbara Oliwiecka, ja mam taką prośbę, żeby właśnie tutaj z tym ad vocem. No dobrze, proszę, proszę. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale jeżeli państwo radni chcą się wypowiedzieć. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie mi głosu. No troszkę się czuję w obowiązku, bo no nie ukrywam, że... Aha, przepraszam, będę mówiła na wprost, tak. Chociaż nie widzę pana prezydenta i pana przewodniczącego, ale rozumiem, że tak jest lepiej i mój głos słyszalny. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja czuję się w obowiązku, bo jednak pan prezydent tutaj takie szykany wobec mojej osoby podnosi. Panie prezydencie, dobrze pan wie, że jesteśmy tym klubem i jestem tą radną, która zgłasza uwagi, sugestie na każdej komisji, na każdej sesji i również na konsultacjach, na spotkaniu, na którym byłam, pan nas zaprosił, więc nie wiem, może trzeba wypracować, panie prezydencie, może powinniśmy wypracować taką formę, która panu będzie odpowiadała, żeby słyszeć nasze sugestie konkretne, bo przychodzimy na spotkanie, proponujemy, panie prezydencie, a zróbmy jedną ulicę wzorcową, może przekonamy przedsiębiorców, żeby zrobili i pokażemy, tak było, tak jest według uchwały, nie można, wirtualnie, nie można, uregulujmy witryny, oklejanie witryn. Najpierw słyszę, że nie można, potem można. Bardzo składamy konkretne propozycje. Niestety z naszej strony mamy wrażenie, że one są ignorowane. Może powinniśmy wypracować inną formę komunikacji. Ja jestem otwarta. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu prezydentowi, pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie, dwa razy ad vocem, bo pan prezydent Kinastowski, kiedy nie wie co powiedzieć, to zaczyna mieszać tematy i wygadywać też głupstwa. Trzeba krótko powiedzieć, że zadłużenie, o którym pan mówi, w 2019 roku broniliśmy tego miasta i jego interesu, ponieważ 47,7 miliona złotych zadłużenia w jednym roku chciał zaciągnąć pan prezydent Kinastowski jako dług Kinastowskiego i zaciągnął go i miasto wpadło w takie problemy finansowe, że w listopadzie tego samego roku na szybko część tego zadłużenia musiała być spłacana siłą rzeczy, ze stratą finansową dla miasta. I panie prezydencie, proszę też nie mieszać tematów, ulicę Łazienną zaskarżył zarząd województwa wielkopolskiego, ponieważ dokonał pan aneksji, próbuje pan dokonać aneksji majątku województwa wielkopolskiego, mimo że województwo wielkopolskie chce partycypować finansowo i zrobić tą inwestycję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja mam taką prośbę. Wróćmy do tematu uchwały krajobrazowej. Dobrze, bo zarówno tutaj prosiłbym i pana prezydenta, i państwa radnych, tak, żebyśmy szanowni państwo, panie... panie przewodniczący, ja bym chciał się odnieść do tej propozycji. Są propozycje poważne, tak, konkretne i są propozycje niepoważne i niekonkretne. Jak pani radna wyobraża sobie zrobić jedną ulicę modelową? No jak, prywatną ulicę gdzieś mamy? No jak?
No bo jak to jest możliwe? Czy mamy uchwałę, mamy przyjąć uchwałę, że na przykład uchwała krajobrazowa obowiązuje tylko na Śródmiejskiej, czy jak? Szanowni Państwo, jak pani jest pani w stanie radna, zmusić kogoś, pani żeby radna on za chwilę odpowie, bo nie będziemy się tu przekrzykiwali. No, także ja uważam, że to jest propozycja całkowicie nietrafiona i w związku z tym nie będziemy takich propozycji uwzględniać. Mówiąc o propozycjach, ja mówiłem o konkretnych zapisach uchwały. Odnośnie tych kredytów, panie radny, no to nie skorzystał pan z okazji, żeby się nie wychylać i się pan wychylił. W latach 2012-2015, kiedy pan był wiceprezydentem miasta Kalisza, ja tylko powiem, ja panie radny. Mam taką prośbę, bo oczywiście nie ma problemu, tylko jakby pan prezydent mógł udzielić tej odpowiedzi po prostu w odpowiednim momencie sesji. Dobrze, w tej chwili ad vocem. Tak, nie w tej chwili, tylko po prostu na koniec. Ja tylko jedno zdanie. Panie przewodniczący, no bardzo proszę. 155 milionów 845 tysięcy złotych. Na tyle państwo zaciągnęli wtedy kredytów. Mało tego, sprzedaliście ciepło kaliskie za 45 milionów. I gdzie jest rewitalizacja? Gdzie są te pieniądze? Wie dobrze pan, co zrobiliście? Szanowni A pan państwo, osobiście, co pan zrobił? Bo dyskusja zlikwidował Panie prezydencie, kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym gorąco, żebyśmy wrócili do tematu kwestii związanych z uchwałą krajobrazową. Jeżeli pani radna Oliwiecka chce zabrać głos w tej chwili, to udzielę głosu, bo pan prezydent zapytał się pani radnej, czy pani chce odpowiedzieć, czy pozostawiamy to. Tak, ja wiem. A ja chciałem przypomnieć, że prowadzę obrady, także. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko dopowiem może, że pewne rzeczy można zrobić po uzgodnieniu z mieszkańcami czy z przedsiębiorcami. Myślę, że takie osoby niektóre są gotowe, żeby zmienić swoje witryny wcześniej, pokazać jak to się robi, zyskują też tym samym fajną, darmową jakąś reklamę, stają się wzorcem. To są rzeczy do zrobienia. Ośmieszanie takich pomysłów czy takich sugestii jest po prostu taką informacją zwrotną, że nie mamy ochoty na dialog, że pan prezydent nie ma ochoty na dialog. My, panie prezydencie, zrobimy. Ja panu nawet wirtualnie mogę pokazać, jak można wskazać mieszkańcom, jak wygląda estetyczna reklama i co się zmieni w uchwale krajobrazowej. To jest do zrobienia, tylko wystarczą chęci i skupienie się właśnie może trochę na sprawie miasta, a nie na własnej promocji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja wiem, że sesja ma swoje prawa i wzajemne uszczypliwości pomiędzy radnymi albo panem prezydentem, no, występują na sesjach. Natomiast tak jak powiedziałem, pragnąłbym, żebyśmy zmierzali do portu, czyli cały czas wokół uchwały krajobrazowej. Pan radny Artur Kijewski. Czy to jest wniosek o zamknięcie dyskusji? Panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny, żeby zakończyć ten serial już, bo wszyscy pewnie lubią M jak miłość i klan, ale tutaj dzisiaj chyba nie jest już to miejsce, bo nic z tego nie wynika. Były komisje, radni mogli przedyskutować wszystko do bólu. Proponuję przejść do głosowania, bo już chyba nic tu więcej się nikt nie wymyśli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zanim wezmę i poddam ten wniosek pod głosowanie, czy państwo radni, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to chyba nie ma konieczności, panie radny. Dziękuję. Szanowni państwo, przypominam, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, o których wspomniałem wcześniej. Nikt nie chce już zabierać głosu, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. Szanowni państwo, 13 głosów za i 1 głos przeciw, 7 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Przepraszam, nie wyświetliłem się zgłoszeń. Proszę, pani radna Barbara Oliwiecka.
Zastanawiam się, czy to prezydent przekonał panią radną, czy się pani pomyliła. Szanowni państwo, pan prezydent mnie nie przekonał, no ma trudności z przekonywaniem, raczej... Już proszę. Raczej docinkami się nie przekona radnych. Natomiast proszę tylko odnotować w protokole, mam taką prośbę, że omyłkowo skupiłam się na wniosku pana Artura Kijewskiego o zakończeniu dyskusji. W tym głosowaniu moją intencją było się wstrzymać. Bardzo proszę o odnotowanie tego w protokole. Rozumiem. Dziękuję ślicznie. Oczywiście odnotujemy. Nie zmieniłoby to jakby kwestii związanej z przy głosowaniem uchwały, ale oczywiście odnotujemy to w protokole. Tak jak powiedziałem, dziękuję i stwierdzam przyjęcie poprzedniej uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji. Szanowni państwo, prosiłbym, żebyśmy, jeżeli chcemy się wypowiedzieć, to zgłaszamy się do wypowiedzi, żeby tutaj nie było jakiegoś hałasu w tle. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Kalisza specjalnej strefy rewitalizacji. Projekt uchwały dotyczy przedłużenia okresu udzielenia pomocy de minimis, którą przewiduje uchwała Rady Miasta Kalisza. Pozytywnie zaopiniowały go komisje: Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 17 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. Wniosek o udzielenie dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji dotyczący nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Zamkowej 4 został złożony przez współwłaścicieli nieruchomości. Zmiana uchwały z kwietnia bieżącego roku wynika z omyłki pisarskiej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 19 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni państwo, bo troszeczkę się tutaj zmniejszyliśmy składowo, czy jest potrzeba przerwy, czy procedujemy dalej? Nie. Dobrze, oczywiście. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienia. Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest chęcią okazania wsparcia obywatelom Ukrainy w obliczu nieuzasadnionej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej. Ulga będzie obowiązywała czasowo. Jej wprowadzenie stanowi przejaw realnej i solidarnej pomocy okazanej obywatelom Ukrainy będącym ofiarami agresji wojennej. Stąd zasadne jest jej przedłużenie do 30 czerwca, tak? Bo podejmowaliśmy podobną uchwałę wcześniej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna uchwała. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi właścicieli najemców lokali handlowo-użytkowych przy ulicy Młynarskiej 39 w Kaliszu, usługowych, przepraszam, na
ulicy Młynarskiej 39 na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ulicy Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zamykam głosowanie. 20 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt, przepraszam. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale wprowadzone są, dotyczą zasad funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiana regulaminu przyjmowania odpadów podyktowana jest dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Kalisza możliwościami pozbycia się odpadów. W celu obsłużenia większej liczby mieszkańców oraz zmniejszenia kolejki samochodów oczekujących na przyjęcie odpadów, miasto Kalisz podjęło decyzję m.in. o zwiększeniu liczby dni, które mieszkańcy miasta Kalisza mogliby pozostawić odpady w PSZOK w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz godzin funkcjonowania punktu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. Ponadto pozytywnie zaopiniowały go komisje merytoryczne, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 16, przepraszam, uchwała zmieniająca. Punkt 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. W kwietniu bieżącego roku Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. W wyżej wymienionej uchwale termin wejścia w życie określono jak dla aktów stanowiących prawo miejscowe. Zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami w zakresie procedowania nad uchwałami dotyczącymi statutów instytucji kultury. W świetle otrzymanej informacji od organu nadzoru konieczne jest skorygowanie przedmiotowej uchwały w zakresie paragrafu określającego termin jej wejścia w życie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pani oraz pana na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu szóstego rzymskiego. O
ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 14/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie. Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych, znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, a więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego, stanowionego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 14/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz zawarło porozumienie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na interpelacje. Informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem miasta Kalisza. Widzę, że w tym punkcie odpowiedzi na interpelacje chcieli zabrać głos liczni radni. Proszę pani radna Elżbieta Dębska. Dziękuję za głos. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni wszyscy Państwo. Skoro już jestem przy mikrofonie, to przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim za pomoc i wsparcie w tym incydencie, który mi się dzisiaj zdarzył. Obiecuję, że postaram się funkcjonować wolniej i bezpieczniej, żeby nie przysparzać nikomu kłopotu. Dziękuję. A teraz wracam do interpelacji. W okresie międzysesyjnym złożyłam interpelację w sprawie uruchomienia w okresie letnim linii autobusowej Kalisz-Gołuchów-Kalisz. To taka interpelacja na prośbę społeczną. Ona odbiła się takim dosyć echem również w mediach społecznościowych. Nie za moją sprawą, za moją inicjatywą, tylko za inicjatywę, w związku z inicjatywą mediów. I widzę na tych mediach społecznościowych, że jest taka duża akceptacja społeczna, jeśli chodzi o realizację tej prośby. Ja jeszcze odpowiedzi nie otrzymałam, ale już coś niecoś wiem na ten temat. Otóż wiem, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na terenie całego miasta. Dalej wiadomo jest, że miasto finansuje komunikację tylko do granic miasta i wymaga to podjęcia rozmów z gminą Gołuchów. Ja mam taką ogromną prośbę do pana prezydenta, bo wiem, że nie wszystko można zrobić jakby z dnia na dzień, ale bardzo proszę postarać się, żeby chociaż w tym roku, w okresie letnim, ja tam napisałam od 15 czerwca do 15 września, ale jeśli nie, to może chociaż lipiec, sierpień, żeby pilotażowo wprowadzić, no postarać się wprowadzić takie połączenie. Jednak Gołuchów jest dla Kalisza takim miastem bardzo rekreacyjnym, wypoczynkowym i turystycznym i to naprawdę jest prośba mieszkańca. Nie ja jakby wymyśliłam tę interpelację, tylko napisałam ją pod wpływem prośby mieszkańców. Także nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Niemniej jednak bardzo proszę, jeśli ona nie będzie pozytywna w pełni, to bardzo proszę o takie ponowne pochylenie się nad nią i spróbujmy pilotażowo, jak to się sprawdzi w okresie wakacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym punkcie pan radny Piotr Mroziński. Szanowni Państwo, dostałem odpowiedź na interpelację dotyczącą powstania w naszym mieście cmentarza dla zwierząt. Tak naprawdę miałem tego tematu nie poruszać, ale został on wywołany przez to,
że ukazała się oficjalna informacja, że to radni miasta Kalisza nie zabezpieczyli środków na taką inwestycję. W związku z powyższym złożyłem interpelację i dostałem odpowiedź, w której znów jasno jest zawarta informacja, że miasto Kalisz nie przewiduje takiej inwestycji, nie przewiduje utworzenia takiego miejsca. Ale mimo wszystko, no, inspirowany tutaj tą informacją, że to radni nie złożyli takiego wniosku, chciałbym tylko powiedzieć, że w tym roku złożę taki wniosek i może w ostatnim roku, czyli 2023 roku, uda nam się taką inwestycję przeprowadzić. Natomiast jeśli nie, to zostaje nam jeszcze budżet obywatelski i spróbujemy może, no, poprzez budżet obywatelski. Rozumiem, że miasto może nie mieć na ten cel pieniędzy. Również jest taka sytuacja, że nie mamy może właściwej lokalizacji. Taka była jak gdyby tam w odpowiedzi sugestia. Ja myślę, że mamy co najmniej kilka. Jedną z nich uważam za taką bardzo stosowną jest na przykład zaplecze naszego schroniska dla zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski, proszę. Mamy punkt odpowiedzi na interpelację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, składałem interpelację dotyczącą placów zabaw dla dzieci, bezpieczeństwa, czystości. Otrzymałem informację, ale troszeczkę taka ona jest bardzo lakoniczna, bo tam pytałem również o sprawę dotyczącą placy zabaw i jakby projektowania ich dla najmniejszych dzieci. To też mówię, ta odpowiedź taka, ja lubię, tam są takie małe formy literackie jak haiku, bardzo krótkie wiersze, ale tu teraz interesuje mnie literatura faktu, także nie jest odpowiedzi, nie było. Prosiłbym o zwrócenie uwagi, tak jak przekazywali rodzice najmłodszych dzieci. Niestety nasze place zabaw w większości, mówię o tych, które będą na przyszłość projektowane, no to nie wszystkie dzieci są ninja warrior i boją się wchodzić na te duże obiekty, na te duże instalacje. Dlatego jakby tu nie mając odpowiedzi, prosiłbym o zwrócenie uwagi przy nowych placach zabaw. Słabo mnie słychać? Jest jeszcze takie ćwiczenie, bo się mówi jak mówią aktorzy, samogłoski i wtedy lepiej słychać. Natomiast chodzi o taką sprawę, że no jakby uwzględnić to, żeby te najmłodsze dzieci mogły korzystać i dwa, sprawa też podłoża, czyli nawet jeżeli jest plac zabaw, wyznaczenie miejsca dla tych maluchów, bo jest to w innych miastach widzę stosowane i fajnie się to później jakby w rzeczywistości już fajne te dzieciaki korzystają, rodzice są zadowoleni, także brakowało mi w odpowiedzi jakby informacji, że będzie to ewentualnie uwzględnione i dobrze by było, bo tych maluchów rzeczywiście czasami to no, strach puścić na te wielkie takie wieże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W punkcie odpowiedzi na interpelację pan radny Marcin Małecki, proszę. Dzień dobry, dziękuję. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście. Ja w odnośnie dwóch interpelacji, na które uzyskałem odpowiedzi z różnym skutkiem. Pierwsza dotyczy remontu, takiego już prawdziwego, porządnego remontu małej, nieoficjalnej obwodnicy Kalisza przy remoncie częstochowskiej, czyli ulicy Sulisławickiej. Dostałem informację od pana prezydenta, że w maju będzie już gruntowny, porządny remont. Tymczasem tydzień temu był robiony kolejny remont pobieżny. No jeszcze maja trochę zostało, bo dopiero w środę jest czerwiec, także przypominam się z tematem. Była obietnica, że będzie robiony ten remont Sulisławickiej w maju. Drugi temat. Chciałem podziękować panu naczelnikowi Bąkowskiemu za dobrą współpracę, jeżeli chodzi o kwestię i szybką miejsc, wysypisk śmieci i tak dalej. Tutaj chciałem podziękować, bo ta współpraca bardzo dobrze i myślę gruntownie z korzyścią dla mieszkańców się układa. Przynajmniej mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 8. Interpelacje. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w punkcie interpelacje? Pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni państwo, dwie interpelacje.
takie dotyczące jakby ludzi, którzy mają jakiś pomysł tutaj w Kaliszu. Pierwsza rzecz to wiele miast stara się promować najbardziej takich kreatywnych mieszkańców, którzy coś nowego wnoszą w tym mieście. Dlatego moja taka pierwsza interpelacja dotycząca rozważenia przez pana prezydenta oczywiście uhonorowania takich kreatywnych Kaliszan w różnych dziedzinach, biznes, nauka, kultura, sprawy społeczne. Wiele miasto prowadzi, ci ludzie czują się docenieni. I jeżeli mamy rzeczywiście pokazywać, że coś może się udać w Kaliszu, warto to rozważyć, żeby te osoby gdzieś tam uhonorować, nagrodzić. Mamy Rady Kobiet, mamy Rady Seniorów, mamy Rady już nie wiem tam czego, a warto kreatywnych też jakoś w jakiś sposób, kreatywnych Kaliszan uhonorować i dobrym przykładem na to jest na przykład chociażby Wrocław, ma podobną działalność. Druga rzecz dotyczy już sprawy również ludzi kreatywnych, ale konkretnie chodzi mi o propozycję dotyczącą programu też stosowanego w innych miastach. Oczywiście to są różne formy tego. Program Pracownia dla Artysty. Otóż chodzi tutaj o to, że Kalisz jest dosyć takim dużym ośrodkiem, jeśli chodzi o sztuki plastyczne czy innego rodzaju działalność właśnie artystyczną. Często bywa tak, że ludzie ci nie mają możliwości, żeby mieć pracownię, żeby gdzieś swoją działalność prowadzić. Otóż propozycja dotyczyłaby tego, żeby za preferencyjnych stawkach w wyznaczonych lokalach, czasami gdzie na przykład handel nie jest zainteresowany, albo inni nabywcy, jest to nie wiem, w podwórzu czy gdzieś, żeby takiej osobie, czy to będzie osoba oczywiście z wykształceniem artystycznym, aktywnie działająca, czy to będzie jakiś nawet, nie wiem, student czy uczeń chociażby liceum plastycznego, ale będzie miał pomysł, czy osoba zrzeszona w środowisku twórczym, żeby mogła taką pracownię jakby startować, żeby tam prowadzić swoją działalność, ale warunek jest jeden i to jest właśnie stosowane w ten sposób, że pierwsza rzecz to jest działalność ta podstawowa. Jeżeli będzie działalność gospodarcza, to w tym momencie stawka może być troszkę wyższa, ale też preferencyjna. I trzeci warunek podstawowy ma być to pracownia otwarta, bo jeżeli miasto daje ze swojego zasobu, czyli w tej pracowni powinno być przewidziane, że mogą się odbywać warsztaty, mogą przyjść, nie wiem, uczniowie, ludzie umówieni, oczywiście nie cały czas, ale w odpowiednim momencie na taką, zobaczyć jak się odbywa proces twórczy, można porozmawiać, czy będzie to na przykład sprawa projekcji filmów, czy pokazania czegoś. I jakby trzeci, ostatni, taki warunek, pracownia ma być tylko miejscem pracy i twórczości, składowania materiału, wykonywania działalności artystycznej, ale nie mieszkaniem, czyli jakby to jest też takie ograniczenie. Myślę, że byłoby tutaj zainteresowanie. Oczywiście są przykłady w Polsce, jak to jest robione i mam nadzieję, że chociażby w ten sposób tą grupę, która jest naprawdę liczna w Kaliszu, bo my tak mówimy, że w Kaliszu nic się nie dzieje, proszę spojrzeć na miasta podobnej wielkości. Jeśli chodzi o kulturę, to bijemy większość na głowę, bo ja nie mówię o wielkich ośrodkach, ale naprawdę u nas dużo jest rzeczy. I rzeczywiście dajmy tym ludziom szansę, bo oni chętnie będą tam mogli, chcieli z tego korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński, proszę. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj, rozmawiamy, kłócimy się. Powiedzmy, żyjemy normalnie, pędzimy sobie dalej. Natomiast powiem tak, taka nasza sytuacja geopolityczna i to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, no nie napawa optymizmem. W związku z powyższym, żeby się nie okazało, że w pewnym momencie obudzimy się z tak zwaną ręką w nocniku, chciałbym zapytać, czy podległe panu prezydentowi służby, tu mam na myśli Wydział Zarządzania Kryzysowego, byłyby w stanie przeprowadzić dla chętnych, zaznaczam dla chętnych, nie obowiązkowo, dla chętnych radnych, ewentualnie urzędników Urzędu Miasta, takie szkolenie, jak zachować się właśnie w sytuacjach kryzysowych na wypadek takiego zagrożenia militarnego, bo tak naprawdę nic na ten temat no, albo mało, albo tak naprawdę niewiele wiemy. Oczywiście no, super byłoby, gdyby to mogło być połączone
z jakąś, nie wiem, strzelnicą jeszcze, jakąś nauką strzelania i tak dalej. Ale to oczywiście jako opcja. Bardziej mi zależy mi na tym, żeby to było takie szkolenie zasad postępowania, bo tak naprawdę nie wiemy, czy mamy jakieś schrony w Kaliszu, czy nie mamy, czy będzie gdzieś, nie wiem, schować, czy nie. To jest jedna interpelacja. I teraz dwie interpelacje, ja je traktuję jako takie ogólnomiejskie, dotyczące ekologii. Wiemy, że cały czas jest problem z odpadami, z tym, że rosną ceny za wywóz odpadów. Mieszkańcy ponoszą tego koszty, a tak naprawdę no, musimy wiedzieć, że wynika to przede wszystkim z tego, że tona tych odpadów na bramce w Orlim Stawie będzie tak długo wysoka, jak długo te frakcje, które nie zostają tam przetworzone, muszą być wywożone dalej, a to kosztuje nas bardzo dużo. W związku z powyższym chciałbym zapytać, jak się ma sprawa naszej kaliskiej spalarni? Dlatego, że został powołany jakiś zespół, którego jestem osobiście członkiem, natomiast nigdy nie było żadnego spotkania, nic się w tym temacie nie dzieje, więc chciałbym zapytać, czy w ogóle jakiś pomysł na to jest, czy są jakieś kalkulacje robione, jakieś wyliczenia, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Słyszymy, że Konin buduje drugą spalarnię, czyli wynika z tego, że jest to no, możliwe, jest to potrzebne. I następna interpelacja. Jeśli chodzi o sprawy ekologiczne, to jest taka, że minęło już 11 miesięcy, kiedy obywatele mają obowiązek zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to, czym na co dzień opalają. Sytuacja w tej chwili jest taka, że z podawanych danych szacunkowych informacje te złożyło mniej niż 50% ogółu społeczeństwa. Więc myślę, że tak samo to wygląda w Kaliszu. Pytanie moje jest takie, czy miasto Kalisz w tym nawet ostatnim miesiącu zamierza prowadzić jakąś działalność edukacyjną, informującą mieszkańców, że należy to zrobić. Ja oczywiście wiem, że na BIP-ie na pewno jest jakaś taka informacja, bo to jak mówiła tutaj moja koleżanka, są to sprawy formalne, które muszą zaistnieć. Natomiast proszę mi wierzyć, że tak jak też mówiła koleżanka, ten BIP jest mało przystępny, natomiast mnóstwo ludzi do niego nie zagląda. Termin nam ucieka, mamy 30 dni. Jest to również w interesie naszego miasta, tak? Bo przecież wiemy, że zależy nam, żebyśmy oszacowali ile i jakich źródeł energii, które powodują no, tutaj, które utrudniają nam życie i emitują gazy cieplarniane i tak dalej. Powinniśmy to wiedzieć i powinno być to w gestii miasta, żeby jak najwięcej mieszkańców naszego miasta takie informacje złożyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ziąbka, proszę. Dobrze. No, jak zostaną zadane pytania, wszystkie interpelacje, pan naczelnik będzie mówił. Panie przewodniczący, panie prezydenci, szacowna rado. Ja tutaj składam interpelację w imieniu głównie osób niepełnosprawnych, które mają tak zwane karty postojowe, parkingowe i mogą parkować na tych kopertach niebieskich. Ewentualnie mogą na pozostałych miejscach tylko za uiszczeniem pewnej opłaty rocznej. Chciałem spytać, czy jest możliwość, żeby oczywiście, jeśli nie ma miejsc i nie uiszczą tej opłaty dodatkowej, czy mogą parkować na pozostałych miejscach, jak to jest praktykowane w innych miastach, na przykład w Kępnie. Nie jest to duży wydatek dla miasta, a też umożliwi osobom niepełnosprawnym bezpieczne parkowanie i dostanie się do różnych miejsc. Także taki właśnie jestem uważniony w imieniu głównie osób niepełnosprawnych, czy będzie możliwość bez tej dodatkowej opłaty, później ile ona wynosi w ciągu roku, parkować na miejscach poza kopertami niebieskimi, jeśli ktoś posiada właśnie tą kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni goście, mam dwie interpelacje, może różnej wagi, ale obie ważne. Pierwszą składam już chyba trzeci raz w tej kadencji. Rok minął od czasu, kiedy ją składałem po raz drugi, już w takiej mniejszej pilotażowej formie. Druga dotyczy może mniej błahego problemu, ale związanego
związanego z obecną rewitalizacją i pewnych działań, które można podjąć już w tej chwili. Wracając do pierwszej. Korzystając z tego, że mamy dzisiaj Dzień Matki, chciałem w imieniu Kaliszanek, które nie mogą mieć dzieci ze względów zdrowotnych, a chciałyby zostać matkami, jeszcze raz zaapelować o poparcie i współfinansowanie przez miasto programu in vitro. Problem w miastach takich jak Kalisz jest tym większy, że koszty są dużo większe dojazdów do ośrodków klinicznych w różnych częściach Polski, więc takim osobom, które starają się o dzieci, jest dużo trudniej niż w dużych miastach lub tych, które już takie współfinansowanie mają, a mają często gminy, miasta mniejsze od Kalisza. Myślę, że jest to ważne, bardzo ważne, w tym dniu symboliczne, ale problem dotyczy nie tylko kobiet, bo przy obecnej sytuacji, przy tych czynnikach cywilizacyjnych, niepłodność dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn w równym stopniu. Często dotyka osoby, które były wcześniej zdrowe, które mają już dzieci i z przyczyn cywilizacyjnych, różnych czynników stają się niepłodne. Są to często osoby o różnych poglądach i różne osoby o różnych poglądach politycznych na pana prezydenta głosowały. Płacą tu podatki. Myślę, że nie warto się od tych osób odwracać, tylko po prostu jako gospodarz Kalisza pomóc im. No tym bardziej, że problem dotyczy 15-20% par w wieku prekaracyjnym. Także no jest to nie jest jakaś rzecz, że ktoś kogoś zna, kto ma problem tego typu, ale dotyczy, może dotyczyć każdego z nas, kto ma dzieci, chce mieć dzieci i zarówno mężczyzn, jak i kobiet. A Kaliszanom jest dużo trudniej niż mieszkańcom Ostrowa, Poznania, tak, czy Warszawy. Jest to spory problem i mówię po raz trzeci, proszę, myślę, że warto pochylić się też nad tymi osobami, kobietami, mężczyznami. W Dniu Kobiet symbolicznie to przekazuję. No bo są to też również osoby, które na pewno na pana też głosowały, tak? Bardzo dziękuję. A przepraszam, druga interpelacja, przepraszam. Była ona dla mnie ważniejsza, bo może trochę bardziej emocjonalna. Drugi temat, myślę, prostszy i do zaplanowania. Pozwolę sobie tu spojrzeć, bo ja już ją wczoraj wysłałem. Dotyczy obecnej planowanej, rozpoczętej rewitalizacji naszego rynku. Myślę, że dobrym pomysłem będzie stworzenie w bezpośrednim sąsiedztwie rynku parkingu przeznaczonego wyłącznie dla jednośladów, skuterów, motocykli. Biorę pod uwagę też tą turystykę motocyklową. Tak? To są duże, zwarte grupy. Ci ludzie się między sobą kontaktują, informują o miastach, miejscach przyjaznych motocyklistom. Ta turystyka motocyklowa jest bardzo szeroka. Myślę, że już mówię, po tej rewitalizacji to jest kolejna jakaś taka PR-owa sprawa dla naszego miasta, że tutaj można fajnie i bezpiecznie zaparkować. W dużych miastach, w wielu miejscach są takie miejsca. To jest kwestia mądrego zaplanowania pewnych rzeczy, dlatego że teraz obecnie czy skutery, czy motocykle no parkują w różnych miejscach. Można to tak zaplanować w miejscach gdzieś tu na rogach, na przykład przy rynku, gdzie i tak auta nie wjeżdżają. Mówię, gabaryty motocykli, skuterów są zupełnie inne. Obecnie na przykład parkują na miejscach dla samochodów, a te miejsca byłyby dla aut. Tak? Można zaplanować parking dla jednośladów, czy turystów, czy też osób, które korzystają od rana, tak? Bo myślę, że też są osoby tutaj nawet w urzędzie, które jednośladami dojeżdżają. A mówię, w weekendy czy popołudniami będzie służył też mototurystyce. I także no, myślę, dosyć fajny, ciekawy pomysł, jak się to mądrze zrobi, można to fajnie zaplanować. A tacy mototuryści są bardzo wdzięczni, wierni i to jest bardzo duża rzesza osób. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan naczelnik Wydziału Środowiska pragnął się odnieść do jednej z interpelacji. Ja przypominam, że interpelacje są sporządzane pisemnie, przesyłane do Urzędu Miasta i w takiej formie też odpowiedź na nie jest udzielana, ale jeżeli są jakieś wątpliwości, które pan naczelnik chciałby od razu rozwiać, to prosiłbym. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o temat spalarni, to myślę, że odpowiemy pisemnie. Natomiast odbyły się różnego rodzaju spotkania w tym okresie. Między innymi było spotkanie z zarządem Woli, ale o ten temat staram się prosto mówić do mikrofonu. Myślę, że to jest kwestia urządzenia, a nie mojego mówienia, bo są mikrofony kierunkowe i również inne, więc to jest, może warto tutaj taką interpelację w zakresie sprawdzenia urządzeń
służyć. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, nie będę się wypowiadał. Natomiast powiem tak, po wprowadzeniu nowego systemu w zakresie chipowania pojemników, ważenia pojemników, zauważamy, że ten strumień drastycznie nie rośnie. Nawet bym powiedział, że jest zbliżony do roku poprzedniego. Ceny też są stosunkowo dobrze wynegocjowane w tym postępowaniu przetargowym, które się zakończyło. Więc tutaj na tym etapie przypuszczam, że nie powinniśmy się obawiać drastycznego wzrostu cen, jeżeli chodzi o odpady. Miasto Kalisz, mieszkańcy miasta Kalisza wytwarzają poniżej 400 kg na rok. Jest to taki standard przyjęty, można powiedzieć, w Polsce. Dzisiaj wytwarza się między innymi w państwach Europy Zachodniej około 500 kg na rok. Niektóre państwa lepiej uprzemysłowione wytwarzają tych odpadów więcej. Więc tutaj w tym zakresie myślę, że nie ma obaw. I jeszcze była jedna interpelacja pana Mrozińskiego, gdzie chciałem zabrać głos, żeby odpowiedzieć. Jeszcze kwestia cmentarza na pewno dla zwierząt. Grzebowiska tak zwanego. Jak najbardziej cmentarz dla zwierząt, tak jak pan prezydent odpowiedział, bo ja czytałem tą interpelację, odpowiedź na tą interpelację. Nie ma przeszkód formalnoprawnych, by potencjalny przedsiębiorca złożył wniosek do Urzędu Miasta o wyrażenie pozwolenia na wybudowanie grzebowiska, bodajże tak się to nazywa, z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina wydaje taki wniosek po oczywiście spełnieniu tych wymagań formalno-prawnych. I tutaj chcę również dodać, że nie jest to zadanie własne gminy. Czy tak jak państwo widzicie, ja patrząc po swojej gminie, ale również po budżecie miasta Kalisza, który częściowo realizuje, jest tak obszerny zakres dzisiaj wydatków, wydaje się ważniejszych niż tworzenie cmentarza, że nie zawsze się udaje znaleźć w budżecie pieniądze na tego typu zadania. Natomiast tak jak słyszeliśmy, do 15 listopada państwo radni składają wnioski o nowe propozycje budżetowe, więc myślę, że pan prezydent wtedy będzie rozważał ewentualnie możliwość budowania, wykonania tego typu inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Walczak, proszę. Szanowni państwo, ja w zasadzie nie przygotowałam tej interpelacji jeszcze w formie pisemnej, natomiast codziennie przychodzę do centrum miasta na nogach, idę ulicą śródmiejską, która została poddana rewitalizacji, przebudowie powierzchni, nawierzchni. Przechodzę przez Złoty Róg i chciałabym jakby uzyskać taką informację i poprosić tutaj pana prezydenta, żeby się zainteresował tą sprawą, ponieważ ta nawierzchnia, ja widzę oczywiście, że ona jest czyszczona regularnie, to urządzenie myjące, czyszczące mijałam już wielokrotnie, nawet w tym tygodniu. Natomiast stan tych płyt, które są tam położone, no naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Większość z nich jest uszkodzona, popękana, brakuje, rogi są ukruszone są, brakuje w przestrzeniach między płytami tego wypełnienia. No już pomijając fakt, że nie są one położone równo, i taką bym miała prośbę, żeby przy wszystkich kolejnych pracach no, zwracać uwagę przy odbiorze na to, jak ta nawierzchnia wygląda, bo jeżeli mamy tak rewitalizować no, wszystkie ulice, jeżeli one mają tak wyglądać, no to naprawdę jest to troszkę bez sensu, bo tak naprawdę ten Złoty Róg był tyle czasu zamknięty, a w tej chwili on wygląda tak, jakby należało znowu przeprowadzić jego remont. Naprawdę polecam państwu przespacerować się, przyjrzeć się tym płytom chodnikowym, zobaczyć jak one wyglądają, zobaczyć, no jeżeli padał deszcz wczoraj i ja dzisiaj idę i w zasadzie no, została wymyta ta rzecz, która powinna być między płytami chodnikowymi, ta fuga, że tak powiem. No gdyby mi ktoś w domu tak położył płytki, no to na pewno bym za to nie zapłaciła, tak?
Także naprawdę polecam Państwu spacer i bardzo proszę, żeby no jakoś wykonawcę zobligować do tego, żeby to zostało naprawione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński, ad vocem, ale my jesteśmy w interpelacjach, także proszę. Tylko prosiłbym o zwięzłą formę. Ja tylko króciutko w stosunku do pana naczelnika Bąkowskiego, bo ja oczywiście... Proszę państwa radnych o wysłuchanie. Bo ja oczywiście rozumiem, że my już te ilości odpadów mamy mniej więcej oszacowane i wiemy, ile ich będzie i tak dalej. Natomiast mówiąc o tych kosztach, boję się tego, że no skoro wszystko drożeje tak, no to będą automatycznie drożały i również koszty wywozu tych odpadów. A co do samej spalarni, to po prostu zapytałem tylko w takim kontekście, że jeszcze raz mówię, jestem w jakimś zespole do spraw budowania spalarni, a nigdy nie byłem na żadnym spotkaniu i tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. I króciutko druga sprawa, jeśli chodzi o ten cmentarz. Oczywiście sprawa jasna jest, że to nie należy do obowiązku zadań miasta, co nie znaczy, że nie może być to zrobione. I skoro nie ma finansowania i ja rozumiem, że może nie być pieniędzy z tytułu tutaj wydatków miasta, no to właśnie jest ten pomysł, żeby poddać to pod budżet obywatelski, może z tych środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, 9. Zapytanie radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić w tym punkcie jakieś zapytanie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem na początku poinformować radnych, bo myślę, że powinni Państwo o tej informacji wiedzieć. Już sekundkę, ja tylko sobie tutaj informacje wyświetlę. Otóż Urząd Marszałkowski w Poznaniu, o dziwo, chciałoby się powiedzieć, wskazał Kalisz jako, można powiedzieć, modelowe miasto, w którym przeprowadzany jest zakrojony na szeroką skalę właśnie proces rewitalizacji. I właśnie dzisiaj goszczą w Kaliszu burmistrzowie, wójtowie i prezydenci w liczbie ponad 30 osób z województwa opolskiego i zwiedzają inwestycje, które w sposób modelowy pani radna zostały w Kaliszu przeprowadzone. Do wypowiedzi pani radnej. Pani radna jest prawnikiem, tak? Ja bym bardzo panią radną prosił, żeby pani sprostowała z tej mównicy swoją wypowiedź, że większość płyt na Złotym Rogu jest uszkodzona, ponieważ tam są uszkodzone płyty oczywiście, ale nie jest to, no kiwa pani głową, no chyba wszyscy wiemy, ale powiedziała pani z tego miejsca, że większość płyt jest uszkodzonych, to jest absolutna nieprawda. Bardzo prosiłbym panią, żeby pani to sprostowała, bo to jest kłamstwo po prostu. To jest kłamstwo, że większość płyt, podtrzymuje pani, no to dobrze. Podtrzymuje pani to, że większość płyt na Złotym Rogu jest uszkodzona. Druga sprawa, porównała pani płytki chodnikowe, takie grube, nie wiem ile one mają tam pewnie ze 3-4 centymetry, granitowe z kamienia, porównuje pani do położenia płytek w łazience. No to ja rozumiem, że kobieta może nie mieć do końca... Pani powiedziała, że jakby ktoś pani płytki tak położył w domu, no to dobrze, no to w salonie to jest zupełnie coś innego. I dokładnie pani radna, jest pani prawnikiem i pani doskonale wie, że jest coś takiego, jak specyfikacja istotnych warunków odbioru robót. I tam są dopuszczalne odchylenia dla płyt chodnikowych. One są zupełnie inne niż dla płytek, które pani sobie będzie chciała położyć w kuchni. Także
Oczywiście, jeżeli my odbieramy inwestycje i są usterki, to je zgłaszamy. I te płyty będą wymieniane, które są uszkodzone. Natomiast na pewno nie jest to większość. Tak? I prosiłbym, żeby tutaj precyzyjnie się wypowiadać, bo to jest znowuż, że tak powiem, trochę zaklinanie rzeczywistości. Powiem tylko jeszcze, że oprócz tego, że są samorządowcy z województwa opolskiego, to następna wycieczka przyjeżdża również w liczbie ponad 30 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Można się spotkać z samorządowcami i podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat rewitalizacji w Kaliszu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Walczak, ad vocem, proszę. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, no to, że ja jestem prawnikiem, to chyba nie ma żadnego znaczenia co do faktu, że widzę, że coś jest zrobione brzydko i nieestetycznie, tak? Po prostu. I to jest moja ocena i moje odczucie, a nie moja opinia prawnicza o tym, że płytki są położone nierówno i brakuje fug. No nie wygląda to ładnie. No dobrze, szanowni Państwo, nie przekrzykujmy się. No nie wygląda to ładnie. Oczywiście nie policzyłam, które płytki są uszkodzone, ale jest ich naprawdę bardzo dużo. Również brakuje takich zakryć przy studzienkach kanalizacyjnych. Są takie duże dziury i to też już jest od naprawdę bardzo dawna. I zwracałam tylko uwagę na to, że biorąc pod uwagę, jak długo Złoty Róg był zamknięty, ile miesięcy to trwało, naprawdę można było to zrobić bardziej estetycznie. I sam fakt, że przyjeżdżają tu inni samorządowcy i to oglądają, no dobrze, że przyjeżdżają, oglądają, natomiast no myślę, że też zauważą te uszkodzone płyty, brak tych fug i że to nie do końca wygląda tak idealnie, jak mogłoby wyglądać, biorąc pod uwagę, ile czasu to trwało. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, poproszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Może najpierw to odpowiedziałbym, bo nie byłem nieobecny, a to było spowodowane z tym, że w tej chwili intensywnie pracujemy w Zarządzie Dróg nad ogłoszeniem największego pod względem finansowym zadania drogowego, inwestycji drogowej w ramach Polskiego Ładu. Drugi etap przebudowy ciągu ulic Droga Wojewódzka 450. Ulica Lipowa. Ulica Lipowa, generalnie prace budowlane, można powiedzieć, zostały zakończone. Pozostały tylko jeszcze do nasadzenia krzewy po stronie lewej, patrząc od ulicy Zgodnej w kierunku ulicy Legionów i w obrębie ulicy Legionów. Środki, które dzisiaj były procedowane na sesji, dotyczą wyłącznie zwiększonego zakresu robót spowodowanego zaistniałymi kolizjami z siecią uzbrojenia technicznego, większą średnicą kanału, który był poddany renowacji, taką metodą bezwykopową, i zwiększona została powierzchnia zabruku. Natomiast prawdopodobnie po rozliczeniu powykonawczym zadania ta kwota w stosunku do całej wartości, jaką dzisiaj mamy, ulegnie zmniejszeniu, ponieważ w porozumieniu i czekam na ustalenia oficjalne ze strony przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, prawdopodobnie 30-metrowy, około 30-metrowy odcinek kanału, który był planowany do przebudowy, a nie realizowaliśmy tego z uwagi na to, że musimy się włączyć w ulicę handlową, na której obowiązuje tymczasowy ruch dwukierunkowy, prawdopodobnie nie będzie potrzeby tego realizowania i stąd te środki ulegną w jakiś sposób zmniejszeniu. Jeśli chodzi tutaj o interpelację pani radnej Walczak, no muszę powiedzieć, że jestem bardzo trochę zdziwiony i zdumiony, bo powiem szczerze, ja tam od czasu do czasu też przechodzę tą ulicą śródmiejską i jakoś takiego tragicznego stanu nie zauważyłem. Oczywiście na całe zadanie, jak przy pozostałych inwestycjach, jest udzielona gwarancja przez wykonawcę. Jest zabezpieczona kwota należytego wykonania umowy. Takie środki cały czas czekają, one są zabezpieczone i pewna kwota pozostaje do wypłaty wykonawcy po upływie gwarancji.
W najbliższych dniach firma, która realizowała to zadanie, ona się pojawi w Kaliszu. Na Moście Kamiennym zauważyliśmy jakąś taką tam właśnie takie złuszczenie na wierzchni, coś takiego. Natomiast naprawdę nie widzę tragicznego stanu, jeśli chodzi o ulicę Śródmiejską i myślę... Szanowni Państwo, prosimy tu już nie dopowiadać. Ja mam tylko jeszcze taką prośbę do Państwa radnych, bo jest nas niewielu. Czy mogę prosić o potwierdzenie kworum? Ilu radnych dotrwało jakby do końca obrad dzisiejszych? Bo... No... Także myślę, że ja dziękuję. Dobrze, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. 12 radnych. Przepraszam. Tak, jeszcze jest pani Dębska, która ma wyłączone. Dobrze, czyli 13 radnych z naszego składu. Aha, dobra. Okej. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, ze względu na to, że to jest punkt wolny wnioski, przepraszam, tak słuchając tej dyskusji, proponuję, może rzeczywiście pani radna z panem prezydentem przejdą się kawałek. Boże drogi, przecież robicie spacer. Pan prezydent jako dżentelmen na pewno nie odmówi damie. Także przejdziecie się, opoglądacie ten chodnik, a na końcu pod ratuszem pan dyrektor Gałka będzie czekał na was z kawą i sobie przedyskutujecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jeden z konstruktywniejszych wniosków tutaj ostatnio. Rozumiem. Nie, tak wiemy, że, ale tu zaznaczyłem, że pani radna jest. Pani przewodnicząca Kamila Majewska, myślę, że w imieniu rady chciała zabrać głos. Proszę. Chciałam skierować słowa w zasadzie do osoby, której tutaj dzisiaj z nami nie ma, ale myślę, że w jakiś sposób te słowa do niej dotrą. W imieniu całej Rady Miasta Kalisza chciałam podziękować panu Aleksandrowi Kwosowi za wieloletnią fachową pracę na rzecz Urzędu Miasta Kalisza, na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. Chciałam również podziękować mu jako wykładowca akademicki za to, że przez wiele lat współpracował z uczelnią, za to, że przez wiele lat dzielił się swoją merytoryczną wiedzą ze studentami Akademii Kaliskiej. Nigdy nie powiedział nie, zawsze był otwarty, pomocny i wielokrotnie studenci mieli okazję przebywać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i z jego właśnie wiedzy korzystać. Także panie Aleksandrze, bardzo serdecznie dziękuję i życzę dużo odpoczynku, dużo zdrowia na emeryturze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że oczywiście wszyscy Państwo radni, którzy są dzisiaj tutaj obecni, z pewnością dołączą się do tych życzeń. Szanowni Państwo, w punkcie wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Rozumiem, że już nikt z Państwa nie chce zabrać głosu. Punkt 11, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu, o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 53. sesji. Następna 54. uroczysta sesja odbędzie się 10 czerwca o godzinie 17. Natomiast 55. 23 czerwca o godzinie 9. Dziękuję bardzo.